Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie na pierwszym wydarzeniu z nowego cyklu Żydowskiego Instytutu Historycznego, które nazwaliśmy Arka Przetrwania, cykl spotkań o świętach żydowskich. I punktem wyjścia do dzisiejszego spotkania będzie święto Pesach, chodzone na pamiątkę wyjścia Izraelitów z Egiptu. I naszą prelegentką i dzisiejszą i w tych pozostałych pięciu spotkaniach z cyklu będzie Maharat Miriam Gonczarska, nowojorska rabinka i absolwentka szkoły religijnej Yeshivat Maharat. I cały cykl sześciu spotkań będzie miał na celu przybliżenie znaczenia świąt dla przetrwania i tożsamości żydowskiej. Spotkania będą składały się z wykładów, którym będzie towarzyszyła prezentacja, ale będzie też czas na pytania od Państwa do naszej prelegentki. Zachęcam do tego, żeby takie pytania na czacie zadawać i oczywiście w odpowiednim momencie pytania będą przekazane i mam nadzieję, że wszystko to, co Państwa interesuje, będzie albo w czasie wykładu, albo już później wyjaśnione. Także dziękuję Państwu za pojawienie się i oddaję głos. Witam Państwa serdecznie. Przepraszam bardzo, że przerywam, jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałem. Oczywiście i to wydarzenie, i cały cykl odbywa się w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe. Dziękuję. Tak, to ważne. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Więc wybrałam ten temat, ponieważ uważam, że bardzo dobrze ilustruje kwestię dotyczącą zarówno tożsamości, jak i kwestii przetrwania. Więc i trochę prowokacyjny temat, Pesach, początek, końca, początku, ponieważ no pytanie jest, kiedy zaczyna się żydowska historia i kiedy możemy powiedzieć, że ten koniec początków historii żydowskiej się zaczyna. I chciałam Państwu powiedzieć mniej więcej dać jakąś taką wstępną mapę tego, co się będzie działo, bo nie tylko będziemy mówić o Pesach dzisiaj, bo trzeba trochę opowiedzieć o tym samym cyklu, jego zamyśle. I dlaczego taką ważną rolę będę poświęcała kwestii czasu w tradycji żydowskiej, specyficznie. Dlaczego wybrałam do tego czas kalendarzowy, liturgiczny i później będziemy już mówić o święcie Pesach. O, to nie jest prezentacja, nic. Ok, to się miało, chyba nie ma takiej możliwości. Ok, przyszłość, oczywiście czas ma bardzo wiele aspektów i jednym z aspektów czasu jest przedwieczność i nieskończoność. To znaczy, kiedy mówimy o Bogu, kiedy widzimy, mówimy o Bogu w kategoriach Boga nieskończonego czy odwiecznego na przykład, to też jest wymiar czasu, nie przestrzeni. Tak? I my oczywiście doskonale wiemy, że czas jest o wiele bardziej skomplikowany, szczególnie po Einsteinie, i do tego, mam nadzieję, też nawiążę do różnych interpretacji czasu, nawet z takiego punktu widzenia fizyki, ale to nie dzisiaj. Otóż, dlaczego wybrałam święta, a nie inny temat, to żeby mówić o czasie? Talmud, wiele traktatów nawiązuje do mierzenia czasu i są napisane w tym kontekście. To znaczy, że na przykład opisane jest święto od zachodu słońca do zachodu słońca, albo jakiś proces, tak jak proces przynoszenia ofiary w świątyni. Opisany jest po kolei zgodnie z tym rytuałem, jak ten rytuał się odbywał, czyli tak? Mogłabym o tym mówić. Mogłabym mówić o przykazaniach związanych z czasem, takich jak modlitwa, tak jak ofiary świątynne, o życiu rodzinnym, na przykład, o dlaczego mamy 7 dni żałoby i 7 dni błogosławieństw po ślubie. Także tych różnych aspektów czasu w judaizmie i tego, co mierzymy, w jaki sposób mierzymy i dlaczego akurat takie, a nie inne długości, interwały są stosowane i jakie to ma znaczenie symboliczne, jest o wiele więcej. Proszę o tym mieć to, pamiętać o tym, ponieważ te 7 dni na przykład w tradycji żydowskiej będzie się powtarzało wielokrotnie, w różnych kontekstach. I tak jak mówiłam tutaj, 7 dni żałoby i 7 dni radości. Niekoniecznie 7 dni oznacza coś negatywnego albo pozytywnego. I to jest też ważne, żeby mówić, ale czasem mamy 8 dni, tak? Gdy mamy dostęp. I teraz tak, dlaczego tak
akurat pod takim kątem, że takie skomplikowane podejście, ponieważ te proste informacje Państwo sobie są w stanie po prostu znaleźć w internecie. Dzisiaj nie ma sensu robić w tej chwili moim zdaniem wykładu, co to jest Pesach, albo co to jest, prawda, omawiać podstawowe terminy i wyjaśniać podstawowe koncepcje. Państwo mogą też sięgnąć do biblioteki, również na stronach Żydowskiego Instytutu Historycznego jest wspaniały słownik podstawowych terminów. Także gdyby się okazało, że ja użyję jakiegoś terminu, który jest niezrozumiały, nie, można szukać na Wikipedii pomocy, można też szukać pomocy właśnie na stronach ŻIH-u. Będę też bardzo wdzięczna, jeżeli coś jest niezrozumiałe lub użyłam jakiegoś terminu, który nie jest jasny. Bardzo proszę do mnie, można pytać mnie zarówno w sposób publiczny, jak i prywatnie, można mi zadać pytanie i prosić o wyjaśnienie. I teraz tak, kierunek upływu czasu i język opisu, czas liturgiczny różnicują kultury, to znaczy kultury są zbudowane w zupełnie inny sposób i odbierają czas, nawet kierunek czasu w inny sposób. Także tutaj na czacie pojawił się link do polskiego słownika judaistycznego dostępnego na stronach Żydowskiego Instytutu Historycznego. Bardzo zapraszamy do korzystania z niego, nawet w czasie, jeżeli macie Państwo taką możliwość tego wykładu. Jeśli chodzi, więc zwrócenie uwagi na to, jak skonstruowany jest czas, pomoże nam w zrozumieniu tradycji żydowskiej. I trzeba pamiętać, że osoba, która jest członkiem życia żydowskiego, jest osobą żyjącą po żydowsku, że tak powiem, żyjącą w tym cyklu życia tradycji żydowskiej, ona ma to na co dzień, to znaczy ona ma te doświadczenia na zasadzie trochę kuli śniegowej, ja do tej koncepcji będę wracała, one się znajdują w tej osobie i będę o tym więcej mówiła, jak buduje się świadomość. Więc bardzo często jest tak, że osoba, która wchodzi do synagogi, która przychodzi na żydowskie święto, ma zupełnie inne doświadczenie niż ta osoba, która jest członkiem społeczności żydowskiej, która w tej tradycji uczestniczy na co dzień. Można przeczytać Hagadę, można obejrzeć film, posłuchać wykładu, ale jak przeżyć Pesach, tak jak odczuwa go osoba głęboko osadzona w tradycji żydowskiej, to jest o wiele trudniejsze. I dlatego postanowiłam zająć Państwu czas i postanowiłam zastanowić się, jak przekazać osobie, która ma sporadyczny kontakt z tradycją żydowską lub nie ma go w ogóle, albo jest osobą, która ma korzenie żydowskie, ale niespecjalnie należy do życiu żyje społecznością żydowską na co dzień, a szczególnie, ponieważ jest to Żydowski Instytut Historyczny, jest tu mnóstwo osób, które się zajmują na co dzień żydowską historią, osób, które znają tą historię bardziej z książek niż z życia codziennego. I trudno te doświadczenia po prostu zebrać w jedno miejsce. O kalendarzu troszeczkę mówiłam, dlaczego właśnie kalendarz. Kalendarz jest po prostu bardzo ważnym elementem tej całej układanki. I zaraz teraz pokażę to na przykładzie przepięknego cytatu. Pamiętam jak pewnego razu w dzień pojednania wyszedłem z ojcem na dziedziniec synagogi. Ten ojciec to był rabbi Mozes Solowejczyk. To są wspomnienia rabina Solowejczyka, który jest liderem tego, co my nazywamy dzisiaj współczesną ortodoksją. Tuż przed Neila. Neila to jest modlitwa, która zakańcza Yom Kippur, dzień pojednania, najważniejsze święto żydowskie w ciągu roku i jednocześnie post, który trwa 24 godziny. To był świeży, jasny dzień, jeden z pięknych, subtelnych dni końca lata, pełen słońca i światła. Zbliżał się wieczór, przepiękne jesienne słońce znikało za drzewami cmentarza w morzu purpury i złota. Rabbi Mozes, jego ojciec, człowiek halachiczny par excellence, zwrócił się do mnie i powiedział: ten zachód słońca różni się od zwykłych zachodów słońca, gdyż wraz z nim otrzymujemy przebaczenie za nasze grzechy. Koniec dni zadośćuczynienia. Dzień pojednania, Yom Kippur i odpuszczenia grzechów połączyły się i zmieszały się ze wspaniałością, pięknem świata oraz z ukrytą
prawością porządku stworzenia, a całość przekształciła się w jedno żywe, święte zjawisko kosmiczne. I to połączenie świata duchowego z kalendarzem, z właśnie dniem i nocą, z cyklem pół roku, z tymi cyklami, które się na co dzień spotykamy, powodują ten unikalne doświadczenie, że osoba, która jest Żydem, patrzy inaczej, osoba religijna patrzy inaczej na zachód słońca, niż inna osoba obserwująca to samo zjawisko kosmiczne, ma inne skojarzenia. I że to doświadczenie czasu wpływa na każdy moment naszego życia, bo w każdym momencie znajdujemy się w jakiejś relacji do tego święta, w jakiejś relacji do tego święta, jest jakiś określony fragment, który czytamy w synagodze, który naucza nas określonych rzeczy, to wszystko razem nakłada się potem na taką sytuację historyczną, na świadomość tego, w którym momencie jesteśmy. Ja mówiłam we wstępie, w tym zapowiedzi o różnej interpretacji czasu, że czas może być linearny, że może być kulisty, że może być jakby sprężynka, więc patrzymy, linearny to jest taki historyczny czas, od początku do jakiegoś określonego wydarzenia. Kiedy wydarzenie powraca, myślimy o czasie kulistym. I to jest bardzo ciekawe, kiedy te dwa elementy się przed sobą spotykają. Dobrze, tutaj jak to zrobić, żeby to przejść dalej? Okej, dobrze. Ja lubię używać takiego metafor i to metafora mi przyszła, jak się zastanawiałam, jak to najlepiej opisać, że w pewnym sensie nasza świadomość działa podobnie do pajęczyny, jak pajęczyna, w której porusza się pająk świadomości, tak, to nasze ja teraz, tak. Teraz na chwilę zatrzymamy się, weźmiemy oddech, to będziemy wiedzieli, że jesteśmy w tym momencie i w tej przestrzeni i mamy świadomość siebie, to ja. Im głębsza jest ta pajęczyna, im gęstsza jest ta pajęczyna znaczeń, to znaczy im więcej rzeczy, które się znajdują wokół nas, jest dla nas zrozumiałych i symbolicznych jednocześnie, tym więcej rozumiemy z otaczającego nas świata. I to jest trochę to doświadczenie, że ktoś wchodzi do synagogi no i widzi ściany, widzi powiedzmy drzwi, widzi okno, tak? Żyd wchodzi do synagogi i widzi mezuzę, widzi Arkę Przymierza, widzi bimę, przypomina mu się jego bar mycwa, albo bar mycwa jej siostry, jej brata i tak dalej, albo jej własna bar mycwa. Mamy całą masę różnych rzeczy, które przynosimy ze sobą i w zależności do tego, kim jesteśmy jako obserwator, do tej samej rzeczywistości wnosimy zupełnie inny rodzaj bagażu. I to jest coś, co bardzo różnicuje perspektywy. Bardzo często jest na przykład takie dyskusje, się kłócimy, tak, że osoby na przykład o takim kolorze skóry albo z takim doświadczeniem życiowym odbierają sytuację zupełnie inaczej. I bardzo trudno jest zrozumieć, wejść w buty kogoś, kto przez całe życie doświadczał zupełnie innej przestrzeni albo a szczególnie zupełnie innej interpretacji czasu. Takim punktem odniesienia w tradycji żydowskiej, który jest związany zarówno z czasem i przestrzenią, jest na przykład świątynia żydowska. W takiej zbiorowej, religijnej świadomości żydowskiej to jest taki punkt centralny, gdybyśmy musieli ustawić jakiś punkt centralny na tej pajęczynie, to świątynia jerozolimska byłaby takim punktem centralnym. Każda nitka w jakimś tam momencie do tej Jerozolimy będzie dążyła. Więc im głębiej się cofniemy w czasie, tym nasza pajęczyna jest cieńsza, słabsza i luźniej spleciona. I to jest niestety prawda na temat każdego historyka, który studiuje kultury. To znaczy już tak 20 lat, jak minie, to już zaczyna być kłopot, ale kiedy mija na przykład 3000 lat, tak jak teraz, kiedy próbujemy lepiej przygotowując się, próbujemy trochę lepiej zrozumieć kulturę egipską, to te symbole, ten język, jak oni rozumieli czas, jest to zupełnie innego rodzaju doświadczenie. Więc nawet samo doświadczenie, Talmud poświęca wiele miejsca kwestii liczenia czasu od minuty do najdłuższego 50-letniego cyklu po 1000 lat żydowskiej historii. Najdłuższy cykl w judaizmie ma 50 lat. I to będziemy o tym mówili
późniejszych spotkaniach. Czas więc nie jest tylko nośnikiem znaczeń, ale również jego liczenie ma charakter prawno-społeczny i to jest też na pewno przy okazji szczególnie liczenia Omeru będziemy o tym mówili. Jest odpowiedzialny za organizację życia społecznego, rodzinnego, indywidualnego. I tutaj mogę taki przykład powiedzieć bardzo prosty i ciekawy, który zawsze wzbudza zainteresowanie, zdziwienie, to jest jak opowiadam ludziom o tym, że są specjalne pociągi pomiędzy New Jersey a Nowy Jork i też w Izraelu, między Tel Awiwem a Jerozolimą, albo miasteczkami wokół Jerozolimy czy Tel Awiwu, gdzie mieszkają osoby, które spotykają się na określony pociąg, w określonym wagonie tego pociągu, tak jakby metra, prawda, albo pociągu, spotykają się, żeby się modlić. Mają regularny minyan. Minyan to jest 10 Żydów, która jest niezbędna do tego, żeby się stworzyło kworum. I spotykają się w tych tramwajach, w tych pociągach, w tych metrach, żeby odbywać codzienną modlitwę. I to jest bardzo dobry przykład, jak czas organizuje przestrzeń. No, że ta przestrzeń normalnie, siedzimy w pociągu, ktoś tam jest na telefonie komórkowym, ktoś czyta gazetę, a tu nagle tak ktoś wyciąga modlitewnik, tałes, tefilin i zaczyna się modlić. I to jest oczywiście to doświadczenie właśnie możliwe tylko dlatego, że mamy bardzo skrupulatnie określone, co robimy w danym okresie, w danym momencie. I oczywiście to nie jest proste, żeby taki czas ustalić i Talmud bardzo dużo czasu poświęca tej kwestii. Zacznijmy od początku, więc oczywiście, ponieważ wybrałam właśnie Pesach, żebyśmy mogli zacząć od początku. I zaraz powiem, dlaczego to jest przewrotne, ale jednocześnie prawdziwe. Zacznijmy od początku. Judaizm od zawsze poświęca wielką wagę czasowi, też mówiłam. Tak, jak mówimy od początku, to my mamy taki obraz w głowie i myślę, że wielu Żydów dzisiaj też ma taki obraz w głowie, to nie jest takie zupełnie oderwane od naszej tradycji. Dużo poświęcamy czasu myśleniu o fizyce i nauce, ale nasze teksty tradycyjne wyglądają mniej więcej tak, nie aż takie, niebieskie są. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve et haaretz. Kiedy Bóg zaczął stwarzać, powoływać do istnienia niebo i ziemię. Wehaarec haita tohu wawohu wehoshech alpnei techom weruach Elohim werafechet alpnei hamayim. Ziemia była nieuformowana i pusta z ciemnością nad powierzchnią głębin i powiewem Boga rozciągającym się nad obliczem wód. Wejaomer Elohim jehi or vejehi or. I powiedział Bóg, niech będzie światło i stało się światło. No to jest przepiękny tekst, przepełniony poezją. Ale jednocześnie, jak się przyjrzymy temu tekstowi, to pierwsza rzecz, która tu jest, to jest początek, Bereshit, na początku i od razu mamy odliczanie. No? Po tym, jak Bóg zobaczył, że światło było dobre, Bóg nazwał światło dniem, a ciemność nazwał nocą, był wieczór i poranek, dzień jeden. Rashi, bardzo ważny komentator na Torę, aszkenazyjski, o którym będę trochę więcej mówiła, zwraca tutaj uwagę, że jeden, a nie pierwszy. Kolejne dni są pierwsze, drugi, trzeci, szejni, szlisze, rewii, a tu jest ehad. Ehad znaczy jeden, a nie pierwszy. Jeden, tak jakby czas i przestrzeń była w jednym miejscu do tego momentu. Tak jakby stanowiła jedność. I jedność to jest jednocześnie samotność we wszechświecie. Także kolejny, pierwszy komentarz, ale zanim będziemy mówili o kolejnych komentarzach Rashi, bo warto rzucić okiem na pierwszy komentarz, to jest kompletnie szokujący. Rashi, który się urodził w XI wieku, 1040 do 1105, żył na granicy Francji, Niemiec i tak jak mówiłam, to wczesny Aszkenaz. Początki istnienia kultury aszkenazyjskiej, do której należą polscy Żydzi, większość polskich Żydów. Na początku Bereshit, rabin Izaak powiedział, to jest rabin, który pisał Midrasz, Tora, która jest księgą prawa Izraela. Znaczy, w pierwszych słowach komentarza Rashi od razu mówi, to nie jest bajka, to nie jest opowieść, to nie jest, jak zadałam to pytanie, prawda, czy Tora jest nowelą.
To nie jest nowela, że może nowela prawna. To nie jest nowela, to jest księga prawa. I w związku z tym, mówi Rashi, powinna była rozpocząć od wersetu: ten miesiąc jest dla was początkiem miesięcy. Rashi mówi nam, że tak naprawdę nie potrzebujemy pierwszej księgi, czyli księgi rodzaju i 12 rozdziałów księgi wyjścia. Oczywiście Rashi odpowiada na to. Co jest ważnego w pierwszych słowach 12 rozdziału księgi wyjścia? Że najważniejszy aszkenazyjski komentator jest gotowy wyrzucić z żydowskiego kanonu całą księgę rodzaju i zacząć od drugiej księgi wyjścia. Dlaczego te nieważne fragmenty wciąż czytamy w szabat w synagodze? Więc to jest Rashi w odpowiedzi na własne pytanie w dalszym ciągu komentarza wyjaśnia, że księga rodzaju opowiada o tym, że Bóg stworzył świat i uczynił go i uczestniczy w losach ludzkości. I to jest to przekaz, to co czytałam, ten pierwszy fragment, tak, że Bereshit bara Elokim et ha-shamayim et ha-aretz, ta piękna poezja mistyczna, od której się zaczyna Tora, jest bardzo potrzebna, nie możemy jej po prostu tak usunąć, ale ta lekcja, którą powinniśmy z tego wyciągnąć, jest bardzo prosta. Jest Bóg powołał świat do istnienia i Bóg uczestniczy w ludzkiej historii. Bóg. I to oczywiście tutaj znowuż mamy czas kulisty, w takim sensie, że Bóg powołując świat do istnienia stworzył go za pomocą dni i wieczorów i ranków, więc mamy czas kulisty, a jednocześnie uczestniczy w ludzkiej historii, znowuż czas linearny. Fakty, które następują po sobie, nigdy się nie cofamy do średniowiecza, prawda? Tak naprawdę, nawet jak mówimy, że o, teraz się cofamy do średniowiecza, tak naprawdę nikt z nas się nie cofa do średniowiecza, żaden z nas nie może tego zrobić. Nawet jakbyśmy bardzo chcieli na przykład poznać Rashiego, to byłoby bardzo cenne. W kalendarzu liturgicznym Księgę Rodzaju zaczynamy czytać od zakończenia cyklu świąt jesiennych, które między innymi upamiętniają stworzenie świata, do nastania święta Pesach. Czyli kiedy my zasiadamy do stołu paschalnego, to my już przerobiliśmy, że tak powiem, w szkole, tak? Przestudiowaliśmy Księgę Rodzaju i początek, i całą Księgę Wyjścia. My mamy to na świeżo w głowie. Wszystkie te wydarzenia i wszystkie te losy, które są tam opisane. Dlatego Rashi może pozwolić sobie na taki trochę na taką prowokację intelektualną. Ponieważ doskonale wie, że każdy zna tę księgę na pamięć. Każdy, kto studiuje Rashiego w tym czasie, zna całą Księgę Rodzaju, całą Księgę Wyjścia i pozostałe trzy księgi Biblii. Jeśli nie na pamięć, to prawie na pamięć. I oczywiście Księga Rodzaju jest absolutnie niezbędna do zrozumienia tego nieszczęsnego rozdziału 12, werset 1, to jest dla was początek miesięcy. Dlaczego? Dlatego, że Księga Rodzaju tłumaczy, chociażby dlatego, że tłumaczy skąd to wszystko się wzięło, jak to się stało, że od Adama i Ewy, prawda, poprzez wszystkie te pokolenia, które tutaj są pokazane, Żydzi trafili do Egiptu. Jak to się stało, że w tym Egipcie, że tak powiem, się namnożyli i stali się niewolnikami? To nas osadza, Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, osadza nas w tej historii. Więc kiedy wracamy do tego rozdziału 12, przy okazji powiem tak, że Pesach jako taki jest opisany między rozdziałem 1 a 15 Księgi Wyjścia. I kiedyś zrobiłam nawet mam taką grupę, która się spotyka w każdy wtorek online. Ktoś jest zainteresowany, może mi dać znać. I kiedyś im powiedziałam tak naprawdę, wiecie co? Cała Tora jest o wyjściu z Egiptu. Cała Tora jest o wyjściu z Egiptu. Ale szczególnie te 15 rozdziałów. Bóg powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: ten miesiąc będzie oznaczał dla was początek miesięcy. Będzie to dla was pierwszy miesiąc roku. I to jest tak łatwo przeoczyć, jak się czytamy to w takim tempie i szukamy tam się dużo strasznie dzieje, są, prawda, Egipt, 10 plag w tym czasie się dzieje, wychodzi dużo cudów i takich wydarzeń, które zwracają uwagę. Bardzo łatwo jest przeoczyć te nawiązania do czasu, które tutaj się dzieją. A one są fundamentalne dla zrozumienia tego, jak jest skonstruowany żydowski kalendarz. Mamy dwa fragmenty. Jeden fragment to jest ten z Księgi Wyjścia,
mamy 5 ksiąg Mojżesza, w 5 księdze Mojżesza, w tak zwanej księdze Dwarim, w rozdziale 15, werset pierwszy jest napisane, Szomor et hachodesh haviv, zachowujcie miesiąc wiosny i złóżcie ofiarę paschy Panu waszego Boga, ponieważ w miesiącu wiosny Pan twój Bóg wyprowadził cię w nocy, z Egiptu w nocy. Zobaczcie, tu jest w nocy też w języku hebrajskim Laila, ten pasuk się kończy na Laila. Ja myślałam też tak, że słońce było strasznie ważne w Egipcie jako symbol. I nawet był taki okres, kiedy oddawano słońcu cześć, taką boską wręcz. Zresztą połączone to jest było z takim wczesnym, trochę nietypowym monoteizmem w tym takim. I to jest bardzo ciekawe, że my podkreślamy, że wychodzimy w nocy. Kiedy szczególnie w kontekście, w którym oddawano cześć słońcu, to może być bardzo ciekawy taki, że nie jesteśmy uzależnieni od gwiazd, nie jesteśmy uzależnieni od słońca, nie jesteśmy uzależnieni od księżyca, że Bóg, ten prawdziwy Bóg, który stworzył wszechświat, on stworzył te wszystkie elementy, jest ponad nimi, jest od nich niezależny, że Bóg jest ponad czasem. Czas dotyczy nas, nadywim, nas, ludzi, nas, istot, które żyją na tej planecie, ewentualnie na innych planetach. Tak? I to jest ale tu jest jeszcze ten ważny właśnie element, który mówi, że Pesach musi być na wiosnę. Otóż żydowski kalendarz ma dwa elementy. Ma element, tutaj to jest jedna z form wyjaśnienia żydowskiego kalendarza, nie jedyna. Ma elementy księżycowe i ma elementy słoneczne. Tu niestety nie jest zaznaczone, tutaj są zaznaczone miesiące kalendarza słonecznego. Pamiętajmy, że miesiąc księżycowy jest krótszy od miesiąca słonecznego. I to jest bardzo ważna informacja o tym, że ponieważ kalendarz księżycowy jest krótszy, to bardzo łatwo możemy mieć, jeżeli będziemy przestrzegali tylko i wyłącznie kalendarza księżycowego, to możemy mieć taką sytuację, że w związku z tym, jeżeli mamy 12 miesięcy kalendarzu księżycowego, mamy już taką sytuację jak w islamie, że Pesach, tak jak Ramadan, w każdym roku o kilka dni jest wcześniej, w związku z tym raz jest w zimie, raz jest latem i tak dalej, tak? Że jest w jednym roku latem, prawda, to następnego dnia jest wczesną wiosną, czy wiosną, a potem wczesną wiosną i tak i to się cofa w czasie. My sobie na to nie możemy pozwolić, dlatego że my musimy mieć, tak jak pokazałam wcześniej, prawda, musimy mieć, Pesach musi być latem, musi być wiosną, przepraszam. W związku z tym, że Pesach musi być wiosną, to my musimy dodać elementy kalendarza słonecznego i mamy to, wyrównujemy, dodając dodatkowy miesiąc Adar, czyli co ileś tam lat w roku przestępnym, mamy dodatkowy 13 miesiąc, miesiąc tuż przed miesiącem Nisan. Znowu zobaczcie, jak ważny jest miesiąc Nisan, jeżeli dodajemy przed nim, dodajemy dodatkowy, jak dodajemy dodatkowy miesiąc, dodajemy przygotowanie przed tym miesiącem. Więc jakby nie mogę przecenić wagi święta Pesach i Nisan, jakby tego nie próbowała mówić, dając ludziom możliwość tak. I tutaj oczywiście jest pokazany początek, Dzień Pojednania, to ten Yom Kippur, o którym wspominałam wcześniej w kontekście rabina Solowejczyka, święto szałasów. I tutaj jest pokazany zimowy deszcz, czyli to jest sporo, tutaj na górze, nie wiem, czy widać mój wskaźnik, na górze znajduje się zimowy deszcz, po prostu okres deszczowy. Na dole znajduje się na niebieskiej, w niebieskim okręgu okres suchy, prawda? W tym czasie mamy tylko jedno święto, święto, nie widać wskaźnika, rozumiem. Czyli tak jak wpisuję w tej chwili słownie, że jest tutaj, popatrzmy sobie na niebieski krąg, widzicie Państwo niebieski krąg, wczesny deszcz, zimowy deszcz, późny deszcz i potem święto tygodni. Jest to jedyne święto, które jest w tym okresie suchym. Wszystkie, ale też zobaczmy na jedną rzecz. Mianowicie, może to nie jest tak najlepiej widać, ale
tutaj, ja zaraz to jeszcze raz pokażę na innym wykresie, ale Święto Szałasów i Dzień Pojednania, tutaj małymi literkami na a może ja mam tu jakiś wskaźnik, zaraz, sekundę, może tu jest jakiś. Niestety ja nie jestem aż tak, czy jest tutaj jakiś możliwość, żeby było, żebym, to jest whiteboard, no nieważne, w każdym razie na razie słownie, a potem się dowiem, jak w przyszłości będę wiedziała, jak tutaj używać wskaźników w tej formie. Więc tutaj z jednej strony mamy Święto Szałasów, z jednej strony Święto Pojednania i Święto Szałasów z jednej strony kalendarza, a z drugiej strony Paschę, więc jedno jest świętem wiosennym i dokładnie za pół roku mamy święto jesienne, albo oczywiście w drugą stronę, w zależności na tym, jak patrzymy na ten kalendarz. Tutaj nie wiem, dlaczego nie ma Rosh Hashana, czyli zaraz przed Dniem Pojednania będzie pierwszego dnia Tishri, a oni tutaj zaznaczają Dzień Pojednania jako Rosh Hashana, nie jako Yom Kippur. Jest trochę tutaj nieścisłości, ale to one są drobne i zaraz to wyjaśnię. Dobrze. O, i to jest właśnie tak. Teraz zapomnijmy o wszystkich pozostałych świętach. Mówimy tylko i wyłącznie o porządku świąt biblijnych. Mamy jeszcze święta rabiniczne, mamy święta historyczne. One są zupełnie swoim, żyją własnym życiem. To jest układ świąt biblijnych. Czyli to jest tak, jak rabinacka tradycja tłumaczy święta biblijne. Nowy rok, Rosh Hashanah, to jest Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, czyli to jest nowy początek nowego miesiąca. To jest Nów. To jest wtedy, kiedy maleńki taki kawałeczek księżyca zaczyna się pojawiać nad Jerozolimą. To jest ważne, bo jak jesteśmy w diasporze, to ten Nów, który się ogłasza w synagodze, jest nie tym nowym, który my zobaczymy, tylko tym, którym zobaczyli nasi sąsiedzi, znaczy mieszkańcy Izraela. Rosh Chodesh, czyli nowy miesiąc żydowski, to i nowy rok żydowski jest pierwszego Tishri. Kiedy jest pierwszy Tishri? Jesienią. Tak? Pamiętacie, co powiedział Hashem, co jest napisane w Torze? Jest napisane, proszę bardzo, Bóg powiedział do Mojżesza i Aarona, ziemi kiskie, ten miesiąc będzie oznaczał dla was początek miesięcy. Jaki miesiąc? Nisan, czyli ten miesiąc, w którym jesteśmy teraz. Ale sekundkę. Przed chwilą powiedziałam, że pierwszy i nowy rok jest jesienią, a nie wiosną. Będziemy to o tym mówić, to jest bardzo ważne. Proszę na to zwrócić uwagę. Potem mamy Dzień Pojednania, to ten, o którym mówił rabin Soloveitchik. Potem mamy Święto Namiotów, o którym będziemy osobno opowiadać, które jest bardzo ciekawym świętem, w którym mieszkamy w Sukot. Potem jest dzień, właściwie w ramach tego święta jest również Dzień Ósmego Zgromadzenia, Szmini Aceret. A potem jest Radość Tory. Radość Tory jest bardzo ważna, bo od Radości Tory, jakby Simchat Tora, zaczynamy cykl czytania Tory. Czyli to, co mówiłam, że zaczynamy od Księgi Rodzaju i potem oczywiście czytamy Księgę Wyjścia. Całą zimę, cały okres deszczowy czytamy Księgę Rodzaju i Księgę Wyjścia. Kiedy kończymy Księgę Wyjścia, zaczynamy Księgę Waikra, trzecią Księgę Tory, w tym momencie, czyli Księgę Liczb, w tym momencie pojawia się Rosh Chodesh Nisan. Rosh Chodesh Nisan, w którym jest święto Pesach, a potem 49 dni później jest święto Szawuot, święto nadania Tory na górze Synaj. To się, przepraszam, słówka przedstawiałem. Także to jest, formatowałam to jakimś systemie i się przesuwało, ale wiecie Państwo, o co chodzi. I teraz oczywiście można by powiedzieć, dlaczego nie zaczynamy czytać Tory od tego momentu, od nadania Tory na górze Synaj. Pamiętajmy, że najważniejszy tekst, który był dany na górze Synaj, to był 10 przekazań. Więc nie do końca od samego początku. I właśnie dzięki temu, że zaczynamy od Simchat Tora, zaraz po Sukot, mamy te dwa miesiące na studiowanie Księgi Rodzaju, Księgi Wyjścia, żebyśmy byli bardzo dobrze przygotowani do święta Pesach. Czyli w ten sposób mamy, tak się mniej więcej rozkłada rok liturgiczny. I teraz sobie rozumiecie Państwo, że każdy Żyd religijny
nawet dużo świeckich osób też, będzie doskonale wiedziało, ile ma miesięcy do Pesach w każdym dniu, w każdym momencie roku. Ile mamy miesięcy do Pesach, ile minęło czasu od Rosh Hashanah, Yom Kippur i tak dalej. Ponieważ te dwa, my tak jakby mamy co pół roku nowy rok w ten sposób. I to jest, czyli mamy rozliczenia roczne, kwartalne i półroczne. Okay? Zobaczmy ile, zobaczcie Państwo, ile czasu, ile mowy o czasie jest w tradycji żydowskiej. I to jest kolejny przykład. To jest opis, jak powiedziałam, cała księga, początek księgi wyjścia jest o wyjściu z Egiptu, więc jest bardzo dużo różnych tekstów na ten temat w księdze wyjścia, ale wybrałam ten fragment. Ten dzień będzie dla Was dniem pamiętnym. I obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana, bo wszystkie pokolenia na zawsze w tym dniu świętować będziecie. Przez 7 dni spożywać będziecie chleb niekwaszony. Już w pierwszym dniu usuniecie wszelki zakwas. Tak, w pierwszym dniu będziecie mieli zwołanie święte, tak samo w dniu 7. Nie będziecie wtedy wykonywać żadnej pracy. I to jest będziecie i to jest też oczywiście ten siedmiodniowy cykl, prawda? Przestrzegajcie, będziecie święta przaśników, gdyż w tym dniu wyprowadziłem wasze zastępy z ziemi egipskiej. Przestrzegajcie tego dnia jako ustanowionego na zawsze, na wszystkie, we wszystkich waszych pokoleniach. Znowu mówiłam, że zawsze jest również odniesienie do czasu. 14 dnia miesiąca pierwszego od 14 dnia. Miesiąca pierwszego od wieczora winniście spożywać chleb niekwaszony aż do wieczora 21 dnia tego miesiąca. Wszystko jest, prawda, umieszczone w czasie. Jest, ale jest jeszcze tutaj jeden element, który teraz wprowadzę. Oprócz tego, że będę mówiła o czasie, będę mówiła troszeczkę o samej liturgii tego, co dzieje się przy sederowym stole przez pierwsze dwa wieczory święta Pesach. Mamy specjalny rytuał, którym odczytujemy księgę, która się nazywa Hagada. Hagada w języku talmudycznym oznacza opowieść i ta Hagada jest oparta na takim przesłaniu, że mamy coś opowiedzieć dzieciom. Mam coś przekazać następnemu pokoleniu, oczywiście znowuż następne pokolenie, oczywiście można tutaj mówić o czasie, gdyż gdy wejdziecie do ziemi, którą da wam Pan, jak obiecał, przestrzegajcie tego obyczaju. To jest oczywiście tłumaczenie chrześcijańskie, ja powinnam była znaleźć żydowskie, ale proszę mi wybaczyć. Gdy się was zapytają dzieci, cóż to za święty zwyczaj? Tak im odpowiecie, to jest ofiara Paschy na cześć Pana, który w Egipcie ominął ludy Izraelitów, poradził Egipcjan, a domy nasze ocalił. I tutaj znowu jest o północy dalej, ale to, co jest tutaj bardzo ważne w tym fragmencie, to jest to pytanie i odpowiedź. I te pytanie i odpowiedź pojawia się w tej całej paschalnej liturgii sederowej, hagadowej, bardzo często i odgrywa ogromną rolę. I pytanie i odpowiedź do tego stopnia stały się tradycją żydowską, że wiele z nich, że mamy po pierwsze całą literaturę, która się nazywa Sha'elot Vetshuvot, Shutim, pytania i odpowiedzi. My oczywiście tutaj też, zaraz o tym powiem, my oczywiście, my rabini przede wszystkim studiujemy te Shutim, te pytania i odpowiedzi, które sięgają czasów starożytnych, proszę Państwa. Więc już od starożytności my mamy tradycję zadawania pytań w kontekście, bardzo profesjonalnym kontekście halachy, nie tylko jako dzieci. Oczywiście mamy też zasadę patrzenia na nasze wewnętrzne dziecko, to też jest jakieś takie zrozumienie, że w każdym z nas jest taki element, ale więc ktoś mi zadał pytanie, no dobrze, jak nie mam dzieci, jestem sama na tym sederze, to co mam teraz zrobić? Otóż pamiętajmy, że my jesteśmy też dzieci. Proszę Państwa, każdy z nas ma rodzice. No? I często, abyśmy wszyscy mieli dobre relacje z naszymi rodzicami, to jest bardzo ważna tradycja. W tradycji żydowskiej mam obowiązek szanować naszych rodziców. Najwspanialszą rzeczą, którą dziecko może czynić rodzicowi, tak, którą może zrobić dla rodziców, to jest pokazać mu, że się nauczyło tych wartości, które rodzic chciał przekazać. Więc kiedy zasiadamy do sederu paschalnego, i mówimy manishtanaha laila haze, kiedy pokazujemy, że my rozumiemy, co zmieniło się tej nocy, że my uczymy się tej tradycji, pokazujemy naszym rodzicom,
że my jesteśmy przy tym cederze. Więc robimy to, bez względu na to, czy ci nasi rodzice są z nami fizycznie, czy nie są, gdzie są na tym świecie, czy nie na, czy na innym świecie, my pokazujemy im naszą relację. Oczywiście ważne jest też, wiem, że wielu z Państwa i w Polsce też jest bardzo często, osoby mają różne religie, trzeba, i to ja zawsze powtarzam, i to jest bardzo ważne, mamy obowiązek szanować każdego rodzica i bez względu na to, czy mam tę samą religię, czy mamy inną religię, nie ma to znaczenia. Najważniejszą rzeczą jest, jest to, że tradycja żydowska nakazuje, właśnie jedno z przekazań na Górze Synaj jest szacunek do rodzica. I ta relacja między pytaniem dzieckiem i rodzicem, ona powinna być zachowana, nawet jeżeli jest różnica jakaś kulturowa czy religijna między naszymi rodzicami a nami. I oczywiście to jest tak. Więc wracamy teraz na chwileczkę, ten seder też, ta rodzinność tego sederu, ta centralność tej rozmowy między rodzicem a dzieckiem jest niezwykle ważna, ale nie tylko w sederze paschalnym, ono się jakby roznowuż, ten seder jest początkiem początków, ale ja mówiłam koniec początków, to znaczy w takim sensie osadzenia tej liturgiczności w całym naszym kalendarzu i oczywiście jest miejsce dla dzieci na święcie Purim i nasz każdy szabat, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Staramy się, właśnie ta rodzinność tradycji żydowskiej jest niezwykle fascynująca. Dużo się dzieje, prawda? Mówimy, porównujemy stół do stołu ofiarnego, do stołu świątynnego. I znowuż, prawda? Mówiłam o tym punkcie odniesienia, że wszystko będzie wracało do świątyni, tu oczywiście też. I widzieliśmy wcześniej wspomniane ofiary świątyni. Arba Raszej Hashanim Hem. I to jest Miszna Rosh Hashana, to jest tekst fundamentalny dla tekstu talmudycznego, to jest ten źródło tekstu talmudycznego, Miszna, tekst pisany po zburzeniu świątyni, ale był wcześniej przekazywany ustnie i dlatego to jest fundament Tory ustnej. I teraz, kiedy mówimy o Torze ustnej, Tora ustna zajmuje się, tak jak mówiłam, bardzo dużo czasu, między innymi jedną z tych, 4 razy obchodzony jest Nowy Rok, Arba Roszej Shanim Hem, więc 4, nie 2. Benisan Rosh Hashana Le Malachim Veregalim. I w Nisan jest to początek nowego roku dla królów i dla świąt pielgrzymich. Znowuż, dokąd pielgrzymujemy? Oczywiście do Jerozolimy. Święta pielgrzymi to są święta, w którym szliśmy do Jerozolimy, tak, żeby złożyć specjalne ofiary i uczestniczyć w tym, co się działo w Jerozolimie. Centralnym punktem była ta liturgia jerozolimska. 4 razy w roku świat jest sądzonych i to też jest nowe roki w tradycji żydowskiej, wcale nie są, to są dość poważne dni. Jak pamiętacie tam w tym tekście rabina Solowejczyka, to było bardzo pięknie powiedziane, to jest cień sądu, prawda? Więc również tutaj jest, też jest świat sądzony i jest sądzona właściwie bardziej ludzkość niż świat. I to, co jest istotne, to może zapomniałam o tym powiedzieć, że zobaczcie, ponieważ tutaj zaczynamy cykl, kiedy pytamy się, kiedy został stworzony świat, to świat został stworzony na Rosh Hashana, Rosh Chodesh Nowy, czyli w Tishrei. Dokładnie w Tishrei na Rosh Hashana został stworzony człowiek. Czyli my, świat został powołany do istnienia zgodnie z tradycją żydowską w Tishrei, na jesieni, a żydowski naród został powołany do istnienia w Pesach. I to jest te, czyli jakby, i też w Sukot na przykład wszystkie narody świata składały, 70 narodów, które były już w pokoju z Izraelem, żyły w starożytności, składały ofiary w czasie święta Sukot w Jerozolimie, na jesieni, ale na wiosnę ofiary były składane tylko przez Żydów. To jest uniwersalny czas i partykularny czas. Uniwersalna tożsamość, świadomość, że Bóg stworzył świat, ale również nasza indywidualna, żydowska tradycja. I te dwa elementy, znowu dwa początki nowego roku, i które ze sobą się balansują. Pozostałe dwa, które są tutaj wspomniane, ja będę przy okazji o nich mówiła, one są, odgrywają trochę mniejszą rolę. Najbardziej jest Tu Biszwat. Tu Biszwat jest świętem, nowym świętem drzew i to jest bardzo przyjemna tradycja dzisiaj, często łączona z ekologią. O tym możemy mówić, to jest jeszcze przed miesiąc, jest najpierw Tu Biszwat, potem jest za miesiąc, w tym samym momencie miesiąca święto Purim i potem 2 miesiące później święto Pesach, żebyście Państwo wiedzieli mniej więcej. 4 właściwie tak naprawdę,
Miszna, nie wszystko, co się dzieje napisane jest w Misznie, dokładnie odpowiada temu, co się dzieje dzisiaj. Mówimy, że nie uczymy się absolutnie halachy na podstawie Miszna, ani nawet dzisiaj Gemary. Tak? Ja mówiłam o tym Pszutim, są dalsze prace halachiczne, dużo późniejsze i nasze prawo żydowskie opiera się na właściwie dziełach dużo późniejsze niż Talmud, ale oczywiście nawiązuje i budowany jest na tych podstawach. Czy są do tego miejsca jakieś pytania? Dobrze, zbliżamy się coraz bardziej do tego, żeby mówić o sederze. A chciałam jeszcze tutaj podkreślić, że mamy napisane na czacie, że polecamy wybór Hagat na Pesach zbioru Żydowskiego Instytutu Historycznego. Naprawdę zbiory są wspaniałe i są online. Ja dzięki temu, że zaczęłam przygotowywać te zajęcia, to zaczęłam chodzić bardzo więcej po Państwa zbiorach i naprawdę przepiękne są te Hagady, na przykład przepiękna Hagada Szyka, historyczna, a jednocześnie naprawdę bardzo artystycznie wykonana. I tutaj zdjęcia, one się będą pojawiały, będę o nie mówiła więcej. Mówiłam o tym, oczywiście czas tutaj też jest bardzo ciekawy, prawda? Bo kiedy myślimy o niewolnictwie, o wychodzeniu z niewoli, to a właściwie kończeniu niewoli. Dlatego dlaczego ja mówiłam w ogóle, że to jest, kiedy myślimy o Pesach, to my myślimy bardzo często, o, to jest wychodzenie z Egiptu, to jest zmiana geograficzna, to jest zmiana z terenu Mitzrayim, wąskiej ziemi, do tej, że tak powiem, wspaniałej ziemi Izraela, czy do pustyni, a potem do wspaniałej ziemi Izraela. Myślimy o tym geograficznie, ale że kiedy zaczniemy myśleć o tym w kontekście czasu, budowania kalendarza, budowania czasu, to nagle się okazuje, że był czas Mitzrayim, pewnego stanu świadomości, w którym Żydzi byli, kiedy Żydzi byli niewolnikami, kiedy Żydzi byli ponad czasem, tak jak są niewolnicy. 40 lat pustyni, kiedy był takiego czasu, powiedzmy, międzyczasu, kiedy Żydzi znajdowali się trochę w tym świecie, ale niekoniecznie do końca w tym świecie, tacy zawieszeni. I to o tym będę mówiła dużo więcej w następnych spotkaniach. I potem wejścia do ziemi Izraela, gdzie zaczyna się już ten cały pełen cykl liturgiczny, prawda, chociaż okej, na pustyni się właśnie zaczynać, ale potem już zaczyna się ta cała państwowa, powiedzmy, prawda, królestwo i tak dalej. Więc oczywiście Żich posiada zegarki, prawda? Skoro czas jest taki strasznie ważny w judaizmie, to na pewno są starożytne zegarki. Otóż nie do końca. Nie do końca z tymi zegarkami. Otóż jest napisane, no proszę Państwa są. Okej, nie. Prawda? Al-Shisha Hadashim Hashukim Yotzi. W ciągu sześć razy w ciągu roku wychodzą szulchim, żeby powiedzieć, kiedy jest czas. Kiedy jest, no, zaczyna się nowy żydowski miesiąc. Dzisiaj mamy kalendarz, ale za czasów Miszny jeszcze tego ustalonego kalendarza nie było, czyli nikt nie wiedział, kiedy do końca będzie początek miesiąca, dlatego że, tak jak mówiłam, jest ta lekka różnica, księżyc może wyjść jednego dnia, może wyjść drugiego dnia, więc zawsze jest to pytanie, którego konkretnie dnia pojawił się księżyc. Ale w związku z tym była w Sanhedrynie, Najwyższej Radzie Rabinackiej w starożytnym Izraelu, był taki rytuał, że przychodzili świadkowie i mówili, czy widzieli księżyc, i to byli przesłuchiwani, oczywiście karmieni przede wszystkim, bo to w tradycji żydowskiej wszystko musi być z jedzeniem, więc specjalne stałe z jedzeniem, i potem oni szli do tego Sanhedrynu i opowiadali, czy widzieli ten księżyc, gdzie go widzieli, w jakiej pozycji, jakiej wielkości i tak dalej. Jeżeli Sanhedryn uznał, że rzeczywiście jest nowy miesiąc, to oni wychodzili, to wysyłani byli właśnie wysłannicy, żeby poinformować. Najpierw były w ogóle rozpalane ognie na wzgórzach. Izrael jest na takich starych, rozłożone na takich starych wzgórzach, więc Jerozolima jest na wzgórzu i potem są kolejne wzgórze dookoła i można było rozpalać ognie, ale na pewnym etapie ktoś wpadł na genialny pomysł, żeby poprzeszkadzać Żydom i zaczął rozpalać w tym momencie. W związku z tym trzeba było wysyłać już na koniach tych informatorów, kiedy zaczyna się nowy żydowski miesiąc. I tutaj właśnie mamy i dwa razy w ciągu roku, ale Sznej Chodoshim Mechalelim et HaShabbat, czyli nawet mogą wyjść posłańcy, żeby obwieścić, że już zaczął się żydowski miesiąc, dwa razy w roku. Na Nisan i na Tishrei. Na Nisan, czyli o którym mówiliśmy, miesiąc przed, kiedy jest 15 dnia miesiąca, 14 wieczorem miesiąca, 15 dnia wieczorem, bo rozumiecie, wieczór się zaczyna dzień, czyli to jest 15,
15 zaczyna się 14 wieczorem, tak, żeby było jasne. Że zaczyna się święto Pesach i oczywiście na Tiszry, kiedy chcemy wiedzieć, kiedy jest Jom Kippur. Na Rosh Hashana zawsze jest 2 dni, z tego powodu, ponieważ nie jesteśmy w stanie poinformować nikogo wcześniej. Dobrze, więc to jest, kiedy ludzie się stają kalendarzem. Czyli kto jest tak naprawdę kalendarzem żydowskim? Żydzi. My jesteśmy kalendarzem żydowskim. I to jest też strasznie ważne, żeby tą świadomość mieć. Ja mam nadzieję, że do tego wrócę, ale były karteczki znajdowane wśród dokumentów osób, które były wywożone z obozów, z gett do obozów śmierci. Inni historycy nie wiedzieli, co tam było i tam były napisane 3 literki. Te 3 literki oznaczały, którego dnia w tygodniu są święta żydowskie. Cały system jest wokół tego. Za 3 literkami każdy rok można opisać. Takie. Więc kiedy mówię, że my jesteśmy kalendarzem, nasza pamięć jest kalendarzem. I to jest artykuł znowuż z zasobów Żydowskiego Instytutu Historycznego, którym też można znaleźć, poproszę też o link do tych archiwum, bo te materiały archiwalne są wspaniałe i naprawdę bardzo Państwu polecam zapoznanie się z nimi wszystkimi, tymi fragmentami, które tam są w kontekście święta Pesach. Za to wybrałam kilka i tutaj jest historia Żydów, którzy ocaleli w Związku Radzieckim, którzy opisują swój Pesach w Związku Radzieckim w gazecie napisane z 1945 roku. Albo jakoś 46, wkrótce po Holokauście, po zakończeniu II wojny światowej. Zbliżał się okres, dokument w zbiorach Żich, tak, dokładnie. Zbliżał się okres świąt Pesach. Ktoś, powróciwszy z podróży służbowej, przywiózł wiadomość o dokładnej dacie święta. Jednocześnie ruchnęła wieść, że w pobliskiej stanicy, gdzie znajdują się większe skupienie sobotników, grupa, która oderwała się od ortodoksyjnego judaizmu w tym momencie, ale dalej przestrzegała, tak jak sama nazwa, szabatu i Pesa, przygotowuje się do tradycyjnych obchodów wieczorów sederowych. Cały artykuł jest bardzo piękny, wzruszający, opowiada o życiu tych ludzi i o tym Pesachu wyjątkowym, prawda, z tymi sobotnikami. Także to jest, prawda? I tak, to jest zdjęcie też z dokumentów z Żichu z 1938 roku, zbieranie mas. I teraz tak, chciałam, i teraz nie, absolutnie tego nie jestem w stanie przeczytać, niestety z tym małym tekstem, z ekranu. To jest bardzo piękny artykuł, który jest z 1941 roku również, który mówi o przygotowaniach. Są 4 specjalne tygodnie przygotowywujące społeczność żydowską do święta Pesach. Są specjalne dodatkowe czytania, story, które mają specjalne nazwy. Ja już w tej chwili nie będę w to wchodzić, po pierwsze nie jestem z tego niestety, mimo tego, że bardzo się postarałam, żeby to powiększać, to jednak na tym ekranie jest to małe, więc ten cała prezentacja będzie dostępna, więc potem Państwo mogą się zapoznać do końca. Absolutnie nie jest to zrozumiałe bez kontekstu religijnego ten artykuł, oczywiście. To, co jest bardzo ważne, to jest to, że ten, może chociaż nie jestem w stanie, o, teraz. Święto Pesach jest jednym z naszych najważniejszych świąt. Nie jestem w stanie tego przeczytać, niestety. Trudno. W każdym razie będę wiedziała, że muszę te fragmenty jednak zmniejszać. Dobrze. W każdym razie on opowiada o tych 4 tygodniach przygotowania, o tym, jak mówi o tym, jak to święto jest ważne, jak to święto jest. I o tym właśnie, że trzeba się do czegoś takiego ważnego bardzo długo przygotowywać i te 4 tygodnie są tam dokładnie opisane. Tutaj też ze zbiorów jest talerz sederowy i też bardzo są piękne te figurki tych osób, prawda, zasiadających do stołu. I taki talerz sederowy troszeczkę w innym, tamten jest prawdopodobnie na macę talerzem, chociaż trudno właściwie powiedzieć, bo można by było na nim ułożyć mniejsze naczynka i postawić właśnie te przedmioty również. I ten w skrócie to wygląda tak, że mamy właśnie symboliczne potrawy,
z Roa Batesa Maror, i to są różnego, które symbolizują różne elementy tego, co się na stole cederowym powinno znaleźć. I to jest też takie bardzo ciekawe. My tego dzisiaj nie robimy. To znaczy, my dzisiaj, jak widać tutaj na tym rysunku, i tutaj pokazałam, jest, mamy te wszystko razem w jednym miejscu, za to jest specjalne naczynko do karpas. Jest taki na samym początku sederu. Myjemy ręce bez błogosławieństwa i jemy fragment ziemniaka i moczymy go w słonej wodzie i robimy to po to, żeby sprowokować dzieci, żeby nam zadawały pytania, dlaczego to robimy, bo nigdy tak nie zaczynamy żadnego posiłku. I to jest, i tutaj ktoś, prawda, już widać, prawda, ktoś, kto miał środki, kto był zamożny, miał taki piękny set, w którym można było w środku przechowywać ziemniaczki, a obok stało naczynko z słoną wodą. Bardzo to jest ładne. Nie widziałam żadnej rodzinie żydowskiej dzisiaj, żeby coś takiego robiono, albo gdzie, żeby takie rzeczy sprzedawano, ale zwrócę uwagę, jeżeli znajdę takie przedmioty, zrobię im zdjęcie i za tydzień, i na następnym spotkaniu pokażę Państwu, że się myliłam, że jednak ktoś to robi dzisiaj w Nowym Jorku. Tu jest orycina też z zasobów Żichu, pokazująca rodzinę zasiadającą przy sederze. Ja te różne obrazki pokazuję Państwu, żeby pokazać tą wyobraźnię, która jest wokół tego, ten nastrój, tego podniosły, dom rodzinny, stół staje się nagle przedmiotem liturgicznym. No? Więc to jest, i tak to wygląda, może wyglądać, prawda? Trudno jest znaleźć zdjęcia z cederu, ponieważ nikt nie robi zdjęć. Tu jest przepiękny przykład rodziny sefardyjskiej przy sederze paskalnym. Nie wiem, kto zrobił to zdjęcie, nie wnikamy, ale mamy to zdjęcie przynajmniej, więc mogę Państwu pokazać. Dlaczego wiem, że to rodzina sefardyjska? Otóż patrzę na kipę. Kipa tego pana, który tam siedzi z przodu, jest orientalna. To jest tak, Aszkenazyjczycy noszą takie półokrągłe kipy albo kapelusze, więc to nakrycie głowy jest charakterystyczne. A poza tym to rzeczywiście trudno się zorientować. Więc tutaj mamy ilustrację. Tu jest trochę, teraz przejdziemy przez Hagadę. Czy są do tego miejsca jakieś pytania? Czy wszystko jest jasne? Tutaj proszę też zaglądać do czatu. Proszę zaglądać do czatu, bo tutaj są cały czas linki do różnych elementów, które się pojawiają w trakcie tej. Dobrze. A co chciałam powiedzieć, że to jest praca grupowa, że z jednej strony mamy ilustracje, które pochodzą z 1927 roku, z drugiej strony tutaj opracowane później było jako taki instruktaż przez Pawła Jędrzejewskiego i Barbarę Krawcowicz i Jakuba Kowalskiego, a potem to wszystko postacie, które są dalej związane z naszą społecznością i edukatorzy, i profesor, nawet profesor Barbara Krawcowicz, która wtedy nie była profesorem, kiedy pracowała nad tym. Więc zostało to opracowane w 2007 roku, później jeszcze. I tak znowu kula śniegowa tej tradycji żydowskiej, nawet tutaj w Polsce przedwojennej, powojennej, korzystamy ze swoich źródeł nawzajem. I chciałam właśnie podziękować 614 przekazaniu, bo robią wspaniałą pracę, właśnie spolszczając różne elementy. Chciałam też wspomnieć o modlitwie, która znowuż mówi, nawiązuje do czasu. To jest modlitwa, którą my mówimy na każde święto. Szehehejanu, behigianu, behigianu na zmądraze. I to jest modlitwa, którą mówimy, że dziękując Bogu, że dożyliśmy tego momentu. I to jest dziękczynność i dziękowanie. I ta świadomość, tak naprawdę seder, poza tym, że jest spotkaniem rodzinnym, poza tymi wszystkimi elementami, o których mówiłam, że jest taki ważny dla żydowskiej tożsamości, dla żydowskiego kalendarza, tak, jest również opowieścią o przetrwaniu, dożyciu tego, że i opowieścią o naszej wdzięczności za przetrwanie. I potem, jak w tych wycinkach prasowych, naprawdę mam nadzieję, mam nadzieję, że będą czytelne, albo ja może otworzę je na innym dokumencie, jeżeli będzie czas. W najgorszym wypadku po prostu wrócimy do nich na początku następnego spotkania za kilka tygodni. Widzę, że tutaj. Zaraz odpowiem na to pytanie. Bardzo dobre pytanie tutaj zadała osoba, pani Joanna. Zaraz pani Joasiu odpowiem. Blessed, tak, to jest to błogosławieństwo, o którym chciałam powiedzieć.
Dobrze. Tak. Czy Żydzi na czas tego święta pracujący Żydzi? Jest to ogromny problem, szczególnie w Ameryce, gdzie te urlopy są wyjątkowo krótkie. Więc tak, a przynajmniej na pewno na pierwsze dwa dni i na ostatnie dwa dni, kiedy to jest pełne święto, kiedy nie wolno pracować. Zwykle to jest jakoś tam, w którymś momencie się pojawia szabat, więc to i weekend albo niedziela, więc to czasami tak. Dużo osób bierze urlop właśnie nie latem, nie zimą, tylko właśnie na ten okres. Czyli na Sukot, albo na Pesach, albo na jedno i drugie. Ale zdarza się, proszę Państwa, że można znaleźć ludzi, którzy jedzą macę w pracy i ludzi, którzy mają namioty pod pracą postawione na Sukot. Także absolutnie można spotkać, ponieważ w te dni środkowe, święto trwa 8 dni. 8 dni trwa święto, 2 dni pełnego święta, takie jak szabat, kiedy naprawdę nie można pracować, a potem jest to, co my nazywamy Chol Hamoed. To jest dni powszednie w czasie świątecznym. I tam, jeżeli jest sytuacja taka, że ktoś musi pracować, można wykonywać większość takiej zwykłej pracy. Pytanie jest, kto, jak ktoś jest budowniczym, czy to jest właściwa rzecz, ale jeżeli ktoś pracuje w biurze, przy komputerze, jest lekarzem, albo pielęgniarką, albo nauczycielem, nauczycielką, te zawody można wykonywać i oczywiście, jeżeli nie ma takiej innej możliwości, możecie sobie Państwo wyobrazić, nasze święta przypadają na początek roku akademickiego. Mamy ogromny problem z tym, prawda? Mamy tyle profesorów żydowskich, nawet religijnych, więc jakoś musimy w tym nawigować, prawda? Między kalendarzem a naszym 1 września, Rosh Hashanah, tak. To jest po prostu, znaczy nie akurat koniecznie 1 września, ale tak może być. Więc oczywiście tak, jest to. Pesach jest trochę łatwiejszy, bo ten są tak zwykle wiosenne święta w tym okresie. Zresztą zawsze się zastanawiam, że to, że się we wrześniu zaczyna rok szkolny, akademicki, no to ten cykl życia Bliskiego Wschodu, Babilonii, też był w tym czasie święty. No to jest ten okres, więc ja się zastanawiam, na ile cały ten proces akademicki jest jakoś związany, ale to można też wyjaśnić po prostu tym, że się kończy lato gorąco, potem żniwa i tak po tym żniwach jest trochę więcej czasu, żeby się już studiować. No może tak być, ale to jest ciekawe. Wracajmy do sederu na sekundkę. To jest chleb niewoli, który nasi przodkowie jeli w ziemi egipskiej. Każdy głodny nie wejdzie i je z nami, każdy potrzebujący nie wejdzie obchodzi z nami Pesach. W tym roku jest jeszcze tutaj, w przyszłym już w Izraelu, w tym roku jeszcze jako niewolnicy, w przyszłym jako ludzie wolni. Prawda? Przeszłość, przyszłość, bycie zniewolenie i pójście do wewnętrznej. Pamiętanie o własnej niewoli, niewoli przodków powinno czynić człowieka lepszym. To jest to przesłanie moralne. Judaizm jest monoteizmem moralnym. Za tym wszystkim jest jakaś nauka. No? Dlatego właśnie w Szemot czytamy: nie upokarzaj i nie uciskaj przybysza, bo byliście przybyszami w ziemi egipskiej. I tu znowu zobaczcie, Szemot, Księga Wyjścia, 22:20. Mówiłam 15 trwa. Czyli już tutaj w dalszym ciągu niby jest już poza tym główną narracją paschalną, ale dalej wracam do tego tematu. Jednak maca w czasie sederu przemienia się w chleb niedoli. Lechem oni. Jednak maca w czasie sederu przemienia się z lechem oni, z chleba niedoli w chleb wolności. To jest to żydowskie przeistoczenie, prawda? Ale co się przeistacza? Nie przeistacza się chleb, przeistacza się człowiek, przeistacza się czas, przeistacza się świadomość. My stajemy się świadomi i niezależni. I też z tą świadomością i zależnością jest odpowiedzialność. Bo następnym etapem po święcie Pesach, po przeliczeniu Omeru, jest święto Szawłot, święto nadania Tory na Górze Synaj. My nie wychodzimy w pustynię po nic. My wychodzimy w pustynię po Torę. Bycie niegdyś niewolnikiem pozwala zrozumieć innych, którzy teraz są głodni i w potrzebie. I Tora mówi o obcym i o głodnym wiele, wiele razy, o obcym podobno 36 razy wspomina.
Okej. Okay. I oczywiście jest to nadzieja powrót do ziemi Izraela. I tutaj są te Magid. Magid to jest opowiadanie. Dlaczego ta noc, i zobaczcie, co się dzieje. Oczywiście zaczynamy od tego Majsztana Halajla Hazemiko Halelot. Nie będę Państwa torturować moim śpiewem. Dlaczego ta noc różni się od wszystkich innych nocy? Żeby kol Halelot, bo wszystkie inne noce jemy chamec i macę. Jemy macę i jemy chleb, chałkę. Dlaczego w tą noc tylko macę? Pamiętacie Państwo w Księdze Wyjścia? Ma dziecko pytać? Pyta. Czy we wszystkie inne noce jemy różne warzywa? Dlaczego w tą noc tylko warzywa gorzkie? No mamy, jemy te gorzkie warzywa, pokazywałam ten talerz, te gorzkie warzywa symbolizują cierpienie, tak, Żydów w Egipcie. We wszystkie inne noce nie zanurzamy jedzenia ani razu, dlaczego w tą noc zanurzamy je dwa razy? Tak? I tutaj znowuż specjalnie tak prowokujemy tą sytuację, żeby były pytania. I tu są bardzo ciekawe notatki, no ale nie jesteśmy przez wszystko w stanie przejść, bo już godzinę rozmawiamy, więc musimy się zbliżać powoli do końca. Znowu z zbioru Kuzlichu znajduje się między innymi piękna i unikalna Hagada Traszyka, już o niej mówiłam. Który niedługo będzie na stole. Okej, rozumiem, to bardzo dobrze. Tak, jest bardzo ładne, warto ją sobie przejrzeć. Dobrze. Byliśmy niewolnikami Faraona w Egipcie, lecz wywiódł nas stamtąd Haszem silną ręką. Tutaj jest bardzo ciekawa rzecz. Zroa Netuja, bardzo rzadki termin. To się właściwie nie pokazuje w to, że w innych kontekstach, w tradycji żydowskiej. Tylko i wyłącznie, prawie tylko i wyłącznie w kontekście wyjścia z Egiptu. Dlaczego? Otóż dopiero w XIX wieku zrozumieliśmy dlaczego. Jak zaczęło się wielkie zainteresowanie egiptologią, wracaniem do Egiptu, studiowaniem tych wszystkich hieroglifów i tak dalej, zaczęto widzieć, że jest wielka, bardzo często powtarzający się symbol wyciągniętej ręki. Otóż ten symbol wyciągniętej ręki był symbolem faraona, mocy faraona. I tutaj my, trochę cultural appropriation, tak? Kulturowe uzurpowanie. My bierzemy symbol egipski i używamy go, czy Tora go używa, żeby pokazać, że Bóg jest ponad faraonem. Że tak jak bardzo faraon może myśleć, że jest Bogiem, to Bóg jest, to nie jest Bogiem i prawdziwym Bogiem jest Bóg, który jest ponadmaterialny, który, prawda, zarząd, który jest ten, który powołał świat do istnienia. Prawda? I to silną ręką i wyciągniętym ramieniem. A przecież gdyby Najświętszy nie będzie błogosławiony, nie wyprowadził nas, naszych praojców z Egiptu, to wciąż my i nasze dzieci i nasze wnuki bylibyśmy niewolnikami faraonów w Egipcie. To jest znowuż element tego wdzięczności, tak? Podkreślania wagi tego wszystkiego. Zatem gdybyśmy nawet wszyscy byli mądrzy, wszyscy rozumni, wszyscy doświadczeni, wszyscy biegli w torze, to i tak obowiązkiem naszym byłoby wypełnianie przykazania, które każe opowiadać o wyjściu z Egiptu, a im kto bardziej oddaje się opowiadaniu o wyjściu z Egiptu, tym bardziej jest godnych pochwały. I tutaj jest oczywiście piękna wartość zawarta, kolejna wartość, fundamentalna wartość tradycji żydowskiej, jaką jest edukacja i uczenie się i kontynuowanie tej edukacji, nawet kiedy już jesteśmy sami wyedukowani. Ja jestem nauczycielką, robię wykłady w różnych językach i w różnych kontekstach, na różne tematy, zajmuję się też hasydyzmem na przykład, ale ja też dalej chodzę na zajęcia, dalej chodzę na wykłady, dalej się uczę. Jakby bycie Żydem to jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji. Zdarzyło się, że rabbi Eliezer, rabbi Jehoshua, rabbi Eliazar ben Azaria, to są najwięksi rabini tego pokolenia, rabbi Tarfon, zebrali się w Bnei Brak pod Jerozolimą, to jest przez całą noc paschalną, wsparcie na boku, to jest znowu ciekawe, to wsparcie na boku pojawiło się dopiero za czasów rzymskich, greckich i rzymskich, to jest znowu kula śniegowa, odniesienia do różnych kultur i różnych kontekstów kulturowych. I powiedzieli nauczyciele nasi, nadszedł czas modlitwy porannej, szma. I to jest bardzo ciekawe, dlaczego ten szma, i teraz tak, znowuż, ktoś to czyta, to w ogóle nie wie, znaczy ktoś to może nie mieć pojęcia o tym, o co chodzi. Otóż my mamy oczywiście cykl modlitw, który mówiłam trzy razy dziennie, poranne i wieczorne modlitwa
również włącza mówienie Szma Izraela, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, słuchaj Izraelu, Pan jest Twoim Bogiem, Pan jest jeden. W trzecim paragrafie Szma jest wspomnienie o wyjściu z Egiptu, które my mamy obowiązek pamiętać każdego dnia naszego życia. Pytanie jest, dlaczego my w ogóle musimy robić coś szczególnego w Pesach i co innego jest w Pesach niż to, kiedy jest powiedziane, że mamy pamiętać o wyjściu z Egiptu każdego dnia. To wszystko, jak ktoś czyta ten fragment, w żydowskim kontekście to wszystko gdzieś z tyłu głowy się znajduje. Prawda? Więc rabbi Eliezer, syn Azari, powiedział, zaiste jestem niby 70-latek. On miał 18 lat, kiedy został członkiem przewodniczącym Sanhedrynu, na emigracji zresztą, i osiwiał. Więc dlatego to jest napisane, jestem niby 70-latek. Jako, że osiwiał, żeby mieć powagę, ponieważ ktoś nie czarne włosy, to nie można takich osób traktować poważnie. Na szczęście gdzieś tam ma jakieś siwe włosy, więc już możecie Państwo tak, te informacje są z właściwych źródeł. A nie potrafiłem dotąd stwierdzić, dlaczego opowiadanie o wyjściu z Egiptu powinno odbywać się nocą. Że aż wyjaśniał Benzoma, i on teraz po prostu dają nam snypet, dają nam kawałek, fragment tej rozmowy, która się odbywała w tej, to mamy kamerkę, prawda, i sprzed 2000 lat, ponad 2000 lat mamy informację o tym, o czym rozmawiano przy tym stole. Powiedziane jest, abyś pamiętał dzień wyjścia z Egiptu, i to jest właśnie to, o czym mówimy, że mamy pamiętać o dniu wyjścia z Egiptu przez wszystkie dni twojego życia. Przez dni twojego życia oznacza tylko dni, zaś kol hajej, wszystkie dni twojego życia odnosi się, to słowo kol, które wszystkie, odnosi się również do nocy. To jest bardzo ciekawe. Czy mamy pamiętać o wyjściu z Egiptu w nocy? Niektórzy mędrcy mówią zaś, że dni twojego życia oznaczają ten świat, natomiast wszystkie dni twojego życia to czasu przyjścia Mesjasza. Znowuż mamy taki, mamy początek historii, ale w Sedr Pesachowy mamy wspomnienie początku historii i mamy też wspomnienie początku końca historii. I czyli końca historii, czyli przyjścia Mesjasza. Bo o ile Pesach jest końcem początku, to o ile przyjście Mesjasza jest początkiem końca. Tak? Bo Mesjasz ma jakby poprawić ten świat i jakieś dać nam takie idealne trwanie. I to jest obraz tego, jak oni tam właśnie, no, oczywiście z Polski, znowuż z zasobą Żydowskiego Instytutu Historycznego, znowuż znajduje się przepiękna rycina. Jak oni tutaj siedzą i tam studenci zaglądają, próbują podsłuchać, co ci nauczyciele mówią, prawda, najwyraźniej było tam, że tak powiem, było tam też Zoom może był. Tak. No i tutaj jest przepiękna rycinka. Mamy też opowieść, bo jak już mówimy o tych dzieciach, to mamy też opowieść, o, ktoś tutaj napisał, okej. Też właśnie bardzo dobrze, też oczywiście inna Hagada, to jest ta z 1937 roku. I teraz przyjrzyjmy się dobrze tym ludziom, którzy tam są narysowani. Tam są już czterech synów, bo jest opowieść w Hagadzie, jest również opowieść o czterech synach. Jeden z tych synów jest synem prostym, jeden jest, tego mądrego niestety nie widać, on jest z prawej strony, ale jest ten syn zły. I zobaczcie na syn prosty i ten, który nie umie pytać, z tych czterech synów jest jeden Chacham, czyli to jest ten mądry, Rasza, czyli ten zły, i potem jest prosty i Eino Yodea Lishol, ten, który nie wie, jak zadawać pytania. Mamy tutaj te cztery postacie, ale zobaczcie na Rasza. Rasza wygląda jak Pasza, przypadkowo. I myślę, że on wygląda nie jak Pasza, a jak wygląda jak polski szlachcic. To jest ten Żyd, który zapomina, że jest Żydem, który chce być Polakiem, takim, ale po prostu chodzi o to, że przyjmuje tą kulturę otaczającą, jest inny, nie przyjmuje tradycji żydowskiej jako swojej. Na tym to polega, co mówi mądry syn. Czym są świadectwa, ustawy, przepisy, które przekazał wam wypełniać Hashem, nasz Bóg? Zatem wyjawisz mu prawa Pesachu, czyli znowuż, prawda, ofiarę korban Pesach, aż do tego, które mówi, że po ofiarze paschalnej nie wolno jeść już nic, ani jeść, ani pić, czyli do afikoman, mam taki rzecz, którą na samym początku oddzielamy, bierzemy trzy mace, oddzielamy jedną z nich i ten fragment chowamy, żeby na sam koniec posiłku ostatni smak w ustach mieć smaku macy. A co mówi niegodziwy syn? I to jest Rasza, Bóg Słońca, Bóg Egiptu, był Ra,
Ra w języku egipskim jest nazwą imieniem Boga. W języku hebrajskim Ra jest zło. Słowo zło oznacza słowo, znaczy dźwięk gra, znaczy zło. Rasha, czyli po prostu zła osoba. I w tym wypadku oczywiście chodzi o to, że on nie widzi siebie jako część społeczności żydowskiej, stoi na zewnątrz. I ja myślę, że to jest bardzo ciekawe, że to się często nam zdarza. I to nie jest coś takiego, że on jest w czasie sederu, ale nie czuje się, że to jest jego tradycja. On patrzy na to jak człowiek z zewnątrz. I to jest trochę to, co próbuję uniknąć. Przy okazji chcę powiedzieć, że jeżeli są wśród Państwa osoby, które mają pochodzenie żydowskie albo są zainteresowane życiem żydowskim, proszę, można też do mnie, tutaj napiszę może gdzieś mój e-mail, bo ktoś chciał uczestniczyć w sederze, nawet na zasadzie wirtualnej, można się ze mną skontaktować i można do mnie napisać i ja mogę spróbować Państwa połączyć z jakąś instytucją albo organizacją, która może Państwa przyjąć na seder. Są Żydzi ortodoksyjni oczywiście tego nie robią, ale nawet niektóre postępowe środowiska mają sedery wirtualne na przykład, więc w języku polskim oczywiście. Ale jeżeli przyjdziemy na seder, to nie patrzmy na to jak ktoś z zewnątrz. Postarajmy się popatrzeć na to właśnie z tej całej perspektywy o tej historii, tradycji żydowskiej. Bądźmy wewnątrz. Nawet jeżeli to nie jest nasza tradycja do końca, albo jeszcze nie jest, już nie jest, bo jesteśmy członkami późniejszych pokoleń, które odeszły od tradycji żydowskiej, my w dalszym ciągu powinniśmy się starać być w środku, a nie obserwatorami z zewnątrz. I to jest też, jak przychodzimy na cmentarz żydowski, przychodzimy do synagogi, spróbujmy pomyśleć, jak czuje się Żyd do tej przestrzeni i tak się zachowywać, jakbyśmy to była nasza tradycja. Wtedy będziemy ją w stanie lepiej uszanować. Niestety różne rzeczy się dzieją w Polsce na cmentarzach, w miejscach pamięci żydowskiej. Ja wiem, że Państwo, którzy tutaj są, to na pewno zachowują się właściwie, ale czasami na przykład miałam taką sytuację, ktoś nie chciał założyć kipy. Ja nie wiem, czy to jest zawsze konieczne, niekoniecznie. Są pewne tradycje, są pewne zachowania, które robimy, tych rzeczy, które nie robimy na tych miejscach. Prosimy na przykład czasami, jak przychodzi ktoś do synagogi w szabat, proszę mi nie robić zdjęć. Zachowujmy się jak część tej społeczności, nawet jeżeli nią nie jesteśmy, dlatego że wtedy możemy poczuć tę atmosferę. Właśnie nie być obserwatorem z zewnątrz, być tym, kto jest włączony do tej tradycji, jest częścią tej spuścizny. I my zawsze mówimy o tym, że polska historia i żydowska historia są nierozłączne, więc też warto o tym pamiętać w takim kontekście chociażby. Ile mamy jeszcze czasu? Bo myślę, że nie wiem, czy mamy czas do rana, czy mamy tutaj jakiś, jak my stoimy z czasem, że tak powiem, mówiąc o czasie. W każdym razie mamy trochę, bo tutaj mam też taki bardzo krótko, żebyśmy zobaczyli, jak już mówimy o czasie, to też mówimy o przestrzeni. I tutaj mamy oczywiście Bliski Wschód, Izrael, czyli jak wychodzimy z Egiptu, to wychodzimy tutaj, widzimy, prawda, to jest wszystko. Dlatego ja mówię, to nie była podróż w przestrzeni. Patrzymy, że Egipt i Izrael są niezwykle blisko siebie. Naprawdę nie trzeba było 40 lat chodzić po pustyni. Różne dowcipy są na ten temat, nie będę ich przytaczać. Niektóre są naprawdę śmieszne. Dlaczego akurat 40 lat? Ale w każdym razie proszę zobaczyć, jak bardzo blisko siebie te kraje są. I przejście przez Morze Czerwone to jest tak naprawdę przejście tutaj przez przecięcie tego jednego z tych odnóg tutaj na górze. Prawda? A Żydzi byli, jak mówimy na przykład o Talmudzie Babilońskim, to mówimy o Iranie, Iraku, o tym terenie. I na tym całym terenie bardzo dużo się różnych rzeczy żydowskich wydarzało, więc może kiedyś o tym będziemy mieli okazję powiedzieć. I oczywiście Seder Paschalny mówi o tej historii, tak bardzo wielkim skrócie, ale mówi właśnie o tym procesie i tutaj sugeruje, Jehoszua powiedział do całego narodu, Jehoszua, jaki Jehoszua? O kogo chodzi? Chodzi o tego Jehoszua, który stał się przywódcą narodu żydowskiego po odejściu Mesjasza. Przepraszam, co ja powiedziałam? Po śmierci Mojżesza. Więc tutaj mówimy już o cała księga
całą wszystkie pięć księg przeszliśmy, już zaczynamy o pierwszych prorokach, tak? O Jezu, o Jezu, prorok Jezu, Izajasz. I o Jehoszua, przepraszam, Jehoszua był przywódcą narodu żydowskiego po śmierci Mojżesza. Dobrze. Czyli opowiadamy o wejściu do ziemi Izraela już na tym etapie. Wspominamy. Jozue, tak. Dobrze. Okej. Okay. Dobrze. Ja chciałam też tu wrócić, bo tutaj naprawdę jest bardzo dużo wątków ciekawych samego sederu. Ale chciałabym, teraz zobaczymy, ile mamy jeszcze czasu. Nie wiem, ile mamy czasu. Okej, okay. Dobrze. Ale proszę zadawać pytania, bo tak właściwie ja trochę zmierzam teraz ku końcowi. Haggada, opisując losy narodu żydowskiego od zarania do wyjścia z Egiptu, opowiada o linearnej budowie czasu. Prawda? Czyli mówimy początek, koniec, początek, środek, koniec. Nie, okej, okay, dobrze. Początek, środek, koniec. Kalendarz żydowski najlepiej wyrazić jest za pomocą okręgu. Co roku wracamy w to samo miejsce. Prawda? Co roku obchodzimy wyjście z Egiptu, co roku obchodzimy nowy żydowski rok i tak dalej. Jednak mamy nakaz, abyśmy to sami siebie widzieli, jakbyśmy to wychodzili z Egiptu. Czyli to nam zaburza tę całą narrację. Prawda? Bo jeżeli my włączamy siebie w XXI wieku z naszymi doświadczeniami, to nagle okazuje się, że my mamy siebie widzieć, jakbyśmy to my wychodzili z Egiptu, czyli tak naprawdę ten czas się zaczyna rozciągać w jakąś dziwną stronę, my i nasze doświadczeniami i własną historią. Czyli z jednej strony mamy okręg, z drugiej strony mamy linię prostą. Można taki model porównać do spirali, w której każdy rok wraca do samego, tego samego punktu, ale dodaje też jak kula śniegowa, albo jak na drzewie, tak? Kolejna warstwa spadająca nabiera kolejnych warstw znaczeń i doświadczeń. Tylko z tych obrotów, tylko że tych obrotów jest wiele, w różnych prędkości i rozmiarach. To znaczy, to nie jest jeden okrąg, to nie jest tylko okrąg roczny. Mamy bardzo wiele małych cykli, cykl tygodniowy, cykl miesięczny, prawda? Poza tym mamy jeszcze różne okresy w kalendarzu żydowskim. Także można sobie wyobrazić, że czas, jakbyśmy chcieli wyobrazić sobie kształt czasu, no, w tradycji żydowskiej, to moglibyśmy powiedzieć, że przypomina wirujący seder paschalny z małymi i wielkimi okręgami, które nakładają się na siebie nawzajem, wpływają na siebie nawzajem, tworząc unikalną siatkę pojęć, znaczeń i odniesień w świadomości każdego jej uczestnika. No, że ja w każdej chwili wiem, która jest część dnia, jaka jest, czy jest przed Minchą, czy jest po Mińsze, prawda, czy jest który dzień tygodnia, który dzień miesiąca. I te kalendarze, ja teraz mam to wszystko na przykład na zegarku, tak na telefonie komórkowym, mam czas halachiczny, mam specjalny zegarek, który mi mówi dokładnie, która godzina halachiczna jest w ciągu dnia i co w związku z tym, jakie są w związku z tym zasady, co się w tym okresie dzieje. Tutaj mamy ładny obrazek wyjścia z Egiptu, który gdzieś tam znalazłam w internecie. To są zdjęcia z internetu, ale chciałam pokazać Państwu ten kalendarz, ten zegar. Ponieważ my też wszyscy, no, każdy człowiek jest w wielu różnych strefach, przestrzeniach czasowych, w różnych wymiarach czasowych jednocześnie. Ale ten wymiar czasowy tutaj na dole, w lewym dolnym rogu, z kolei przekładają się na czas społeczny, na połączenia między ludźmi, na symbole, na czas symboliczny, na organizację społeczną, na zgrupowanie ludzi, na łączenie, prawda? I to jest, mówiłam o tym szachrycie na przykład w podziału. No i oczywiście najważniejsze jedzenie. No, taki mamy dowcip. On wszystkich żydowskich świąt, ktoś nie rozumie żydowskich świąt. Okej, najprostsza wersja na jednej nodze jest taka. Znowuż tutaj też jest symbolika, bo jest historia o jednej nodze, uczeniu się tory na jednej nodze przy okazji. Ale jaka jest? Otóż chcieli nas wymordować. Tak, no, dobrze, w każdym prawie śmierci żydowskim chcieli nas wymordować. Przetrwaliśmy, chodźmy jeść. To jest, nie ma żydowskiego, oczywiście w seder paschalny jemy najpóźniej ze wszystkich tych świąt, bo przechodzimy przez cały ten proces uczenia się, jemy kawałeczek. Okej, okay. Więc tak, więc na talerzu, okej, okay, za chwilę, o talerzu,
za sekundkę, zgubiłam się. Więc to jedzenie jest też później, ale też jest bardzo ważny element. Proszę, więc tak, naprawdę jest mnóstwo wykładów w internecie na temat tego, co jest na talerzu żydowskim, na tego, czym je, dlaczego pijemy 4 kielichy wina. Bardzo dobre pytanie i powiem tak, ja specjalnie wybrałam pewien kierunek, ponieważ tak naprawdę jak ktoś sobie znajdzie jakikolwiek materiał na święto Pesach, w jakimkolwiek języku, pisze słowo Pesach, to wyjdzie mu, co mając na talerze sederowym i dlaczego są 4 kielichy wina. Dlatego ja właśnie specjalnie na te główne tematy nie mówię. Zakładam, że nasi słuchacze mają podstawową wiedzę albo są osobami, które lubią tej wiedzy wyszukiwać i dlatego właśnie tych najbardziej oczywistych rzeczy nie będę, nie chcę po prostu Państwa czasu marnować na te, ale bardzo dziękuję za pytanie i właśnie dzięki temu pytaniu mogę to powiedzieć, co właśnie powiedziałam. Dobrze, teraz wracając to nie znaczy, proszę zadawać pytania i jak najbardziej ten wybór treści jest tutaj pod kontrolą, ale na jednej nodze odnosi się do ofiary paschalnej. Z jednej strony 4 kielichy wina znowu związane są z radością i z wdzięcznością wobec Boga, tak? Albo loszonej geula. Tak? To są proste rzeczy do zrozumienia tak naprawdę, wbrew pozorom. Rzeczy, o których mówię, trochę trudniejsze. To jest dokument, który znajduje się, przepiękny wiersz, który... I też zapraszam, oczywiście, ktoś chce dużo, żebym dużo więcej mówiła, zapraszam na moje wykłady. Dziękuję panie Bartku za zrozumienie. Zapraszam na moje wykłady, jeżeli ktoś chce się dołączyć, na bardziej szczegółowe wykłady. To jest przepiękny wiersz napisany po Holokauście. I tutaj proszę pomyśleć o tych wszystkich elementach kulturowych, tradycji, tego, o czym jest Pesach i tak dalej, a jednocześnie o świadomości tej osoby. W radosnej pielgrzymce tęsknoty. Na radosnej pielgrzymce tęsknoty. Pomyślmy o tej radości i smutku jednocześnie. Prawda? Kroczę ziemią płodną cudami, błogosławieństwem żywej matki, jak tchnieniem pieśni nad pieśniami. Pieśń nad pieśniami jest studiowana i piękna, prawda, jest studiowana też właśnie w noc paschalną. Jest o miłości, o wychodzeniu w pustynię. Ja myślę, że jego matka w tym momencie, znaczy kiedy mówi, tak, to jest wspomnienia żywej matki, czyli możemy się domyśleć, że jak jest, prawda? Dziś w paschalną noc, nieświąteczną, świecę wspomnienie powszednich dni, gdy szczęście bez powrotnych przeżyć nieodczute przemknęło wśród mgły. I baśń mego dzieciństwa jedna z księgi paschalnych opowieści, jak w zaraniu mojego ludu znów naprawdę znów prawdę wyzwolenia wieści. Z mroków spustoszałej pamięci starego tekstu zbieram szczątki po prostocie dziecięcych pytań od wiecznego dramatu wątki. Kromka cierpień pokolenia, jego mozołu spodlenia krwi, pieśń o iskrze Bożej w człowieku, co zażywiem w popielu tli. Prawda? Tutaj nawiązania do Holokaustu bardzo delikatne, ale ewidentne. Prawda biblijnego czasu tak dziwnie współczesna i świeża. W zamknięcie dymiącej historii błyska jak sygnałowa wieża. Dzień jedząc przenośny chleb tułaczki, wiem, że kiedyś będzie płatkiem, ale to chyba nie ma sensu, opłatkiem. Po pokucie wielkiej pustyni odrodzenie nie jest przypadkiem. Przeżywam obrząd nowej Paschy, winem męstwa przepełnia się czasa, w uchylone drzwi tysiącleci wionie duch proroka Eliasza. Prawda? To jest bardzo... Ile tu jest elementów, ile to jest nawiązań do tradycji żydowskiej, nawet troszeczkę do chrześcijańskiej, ale trzeba patrzeć na to w ten sposób, że on używa słów, które funkcjonują w jego kręgu kulturowym. I oczywiście to jest 45 rok i to jest polskie wydawnictwo, to znaczy pewnie jakoś utwierdzone za komuny, wczesnej co prawda bardzo. To jest przepiękny artykuł, no i oczywiście jest absolutnie nieczytalny niestety i to jest wielki, no jak ja to sprawdzałam
na moim sprzęcie, jak oglądałam ten bo ona jak to w takiej formie, to nie jest w formie, w tej chwili to nie jest w ogóle w formie prezentacji, tylko to jest tak, nie wiem, inaczej, w innej formie ta prezentacja tutaj niż zwykle i po prostu zupełnie. Niestety te artykuły, one są dostępne na stronach Żydowskiego Instytutu Historycznego. Może mi się to uda przeczytać. Na pytanie naszych najmłodszych opowiemy im o pierwszej próbie wygubienia Izraela, wybicia Izraela. Wszystko tak, wszystko jest na portfala tak, gubienia Izraela, o planie zagłady opracowanym przez Imperium Egipskie, o getcie żydowskim w prowincji Goszem, o zabójczym trudzie żydowskich pariasów, o moralnym rozkładzie niewolniczej społeczności przez żydowskich dziesiętników i setników, o topieniu dzieci w falach Nilu. Więc tutaj jest znowuż perspektywa, prawda, perspektywa historyczna nakłada się na doświadczenia tej osoby, która pisze ten artykuł i jest, pisze to z perspektywy doświadczeń Holokaustu, a jednocześnie pisze o wyjściu z Egiptu. Więc pytałam się, czy Haggada jest nowelą. Nowela napisana jest nowelą napisaną przez Boga za pomocą atramentu ludzkiego losu, której my sami jesteśmy narratorami. Każdy z jej uczestników opowiadamy ją naszym własnym losem. Właśnie dlatego czytanie tych wycinków prasowych jest tak głęboko dla nas poruszające, tego wiersza na przykład. Porusza nas ich unikalna nieaktualność, bo jednak my zupełnie inaczej przeżywamy. Dzisiaj myślimy o COVID-19, na przykład, o COVID-19 na przykład, a nie o aż tak o Holokauście, jak oni myśleli. Oni opisują to święto z ich perspektywy, a jednocześnie my mamy szansę ich oczami oglądać świat. Wystarczy tylko zrozumieć symbolikę, zrozumieć ich czas trwania w ramach czasu historycznego i czasu żydowskiego i już unikalna kapsuła czasu otwiera przed nami drzwi. Już przez nie przechodzi prorok Eliasz, obietnica ponadczasowości, prawda? To jest to nawiązanie do proroka Eliasza, którego jest piąty kielich wina, którego nie pijemy, otwieramy drzwi pod koniec sederu paschalnego. I tutaj też jest, i to jest przecudowny artykuł z 1941 roku, który mówi o źródłach historycznych i o tym, o historyczności Pesach. I tu jest, nakłada się strasznie dobrze, nakłada się egiptologia XIX-wieczna. On tutaj opisał, który konkretnie faraon, o którym faraonie jest mowa, porównuje wydarzenia historyczne, dynastia 18 faraonów i tak samo następna 19 dynastia, byli to słynni budowniczowie, którym wznosili potężne budowle, twierdze, świątynie, grobowce. Zaczęli zmuszać i tak z nienawidzonych Izraelitów do tej ciężkiej pracy. Miało to miejsce w pierwszym okresie panowania słynnej dynastii 18. Tak? I on tutaj opisuje dokładnie, co się działo w Egipcie i proszę Państwa, między nami, co się dzieje w Getcie Warszawskim, między wierszami, między liniami. Świadek historii, który jednocześnie jest w Egipcie, który ewidentnie przeczytał literaturę egiptologiczną, nawet część tych informacji absolutnie są aktualne. Dzisiaj też, jak zastanawiamy się, to też mówimy o Ramzesie II i tak dalej, w tym samym kontekście, a jednocześnie jest świadkiem naocznym tego, co się dzieje w Getcie. I to jest po prostu poruszające połączenie i to jest też właśnie jeden tylko epizod z historii żydowskiej zilustruje nam ten skrajny kontrast. W tym samym czasie, kiedy wspominany władca Egiptu faraon Necho II posyła na śmierć 120 tysięcy ludzi, współczesny mu władca żydowski król Jehojakim
buduje sobie, sobie pracą swych podwładnych pałac. W Egipcie było to rzeczą naturalną, w Królestwie Izraelskim zaś uważa się to za nadużycie władzy, za grzech i zbrodnie. Tak? Jakie jest, oczywiście czytamy, co to jest egipskie społeczeństwo tutaj w tym kontekście, oczywiście zarówno to egipskie, jak i to, które jest wokół nich nazistowskie. W Egipcie było to rzeczą naturalną, w Królestwie Izraelskim zaś uważa się to za nadużycie władzy, za grzech i zbrodnie. Prorok Jeremiasz, wyraziciel sumienia narodu, głosiciel Słowa Bożego, gromi króla Jehojakima. Biada temu, który buduje swój dom na nieprawości, se piętra nad nadużyciu, który bliźnim posługuje się bez zapłaty, nie daje jemu jego nagrodzenia. Albowiem oczy twe i serce są jedno dla twojej wygody i aby przelać krew niewinną i aby rabować i nadużywać przemocy. Dlatego tak przemawia wiekuisty do Jehojakima, syna Iszoija, króla Judy. Nikt nie będzie cię opłakiwał. Zostaniesz pochowany pogrzebem osła, wrzucony daleko poza bramę Jerozolimy. Nie dziw się więc, że naród o takim poczuciu prawa człowieka nie mógł, to jest 1941 rok, proszę Państwa, Gazeta Żydowska, nie chciał też dłużej przebywać w kraju, którego kultura, wiara, tryb życia były mu tak obce. Nie mógł mieć zrozumienia dla tego wybujałego kultu zmarłych narodu, którego nauka Tora została oznaczona mianem Torat Chaim, nauka życia. I rzeczywiście w tradycji żydowskiej my mamy zasady dotyczące ratowania życia, mamy obowiązek złamania szabatu, obowiązek złamania święta, jeżeli ludzkie życie jest zagrożone. I są historycy, którzy mówią, że to było związane właśnie z tym doświadczeniem Egiptu, że Żydzi widzieli, że oddawanie czci zmarłym i śmierci prowadzi do śmierci i zniszczenia. I jak to jest piękne, że właśnie ten autor, pisząc w getcie warszawskim albo w każdym razie blisko tego okresu, w czasie II wojny światowej, w czasie okupacji nazistowskiej, pisze właśnie o tym, jak ważne jest życie i ochronie życia, i wartości życia, i prawach człowieka. Dla takich rzeczy opowiada, zostali wyzwoleni, by nie zmienili swych imion, języka i kraju. I zachowanie, i też pisze oczywiście o zachowaniu tożsamości, to jest bezwzględnie istotne. Także kulisty czas nigdy się nie kończy, mówimy tak, możemy tak w nieskończoność w te zagłębia historii się wchodzić, zakamarki. Mówiliśmy o przygotowaniach do Pesach, ale Pesach też sam w sobie jest przygotowanie. Do czego? Zapraszamy na dalszy ciąg opowieści o niekończącej się żydowskiej historii. Ja trochę tam, powiedzmy, wrzuciłam informacji, tak? Dziękuję za uwagę i zapraszamy. No, może są jakieś pytania? Ja zachęcam Państwa do zadawania pytań na czacie, a w międzyczasie oczywiście dziękuję naszej prelegentce za wspaniały, interesujący wykład. I jednocześnie zapraszam na kolejne spotkanie z tego 6-odcinkowego cyklu już za 2 tygodnie o 17:45 w środę 7 kwietnia. Liczenie Omeru, codzienne obliczanie niecodzienności. I jednocześnie zachęcam do tego, żeby śledzić naszą stronę internetową www.jhi.pl, naszego Facebooka, Żydowski Instytut Historyczny na Facebooku. Zachęcamy do zapisywania się na nasz newsletter. Nie spamujemy Państwa, tylko raz w tygodniu wysyłamy informacje o takich najważniejszych tekstach, które pojawiły się na naszej stronie, ale też o wydarzeniach, no póki co tylko i wyłącznie online. Również polecam nasz kanał na Facebooku, na YouTubie. Od roku pandemia sprawia, że wydarzenia, które organizujemy online, są nagrywane, więc można je sobie już po jakimś czasie przypomnieć, obejrzeć raz jeszcze, albo po raz pierwszy, jeśli nie mogliśmy uczestniczyć w nich na żywo. Natomiast nasze zbiory, może nie całość, ale to, co możemy udostępniać, jest na stronach cbj.jhi.pl, to jest Centralna Biblioteka Judaistyczna, tam, gdzie wszystko to, co jest online, co możemy udostępnić, tam się znajduje, natomiast taki wybór najważniejszych kolekcji jest na portalu Delet, pod adresem delet.jhi.pl.
tutaj na razie nie mamy żadnych pytań, to jeszcze korzystając z Państwa uwagi, tylko powiem, że po zakończeniu tego wydarzenia dostaną Państwo taki automatyczny e-mail z podziękowaniem za udział. Ja zachęcam do niekasowania tej wiadomości. Tam jest taka krótka ankieta z trzema pytaniami dotyczącymi tego spotkania i Państwa oczekiwaniami pod kątem kolejnych wydarzeń z tego cyklu, czy być może prezentacja, albo jakieś informacje na temat lokalnych, czy lokalnego obchodzenia świąt. Jeśli jest coś konkretnego, co Państwa bardziej interesowało, to zachęcam do odpowiedzi. Może są jakieś jeszcze pytania, może dajmy minutę na jakieś pytania konkretne. Na razie mam przede wszystkim podziękowania, więc to bardzo dziękuję. Dziękuję za uczestnictwo, bardzo się cieszę, że było zainteresowanie tym. Tak, no naprawdę zbiory, tutaj ktoś mówił właśnie o tych tekstach, naprawdę to dzięki zbiorom Żydowskiego Instytutu Historycznego, który porządkuje, zbiera te materiały, które są naprawdę fascynujące. Ja byłam zupełnie poruszona i postanowiłam właśnie sięgnąć do tych materiałów. Nigdy wcześniej tego nie robiłam, także to jest dla mnie bardzo ciekawe, żeby tak podróżować po tej historii i włączać te teksty, powiedzmy, współczesne, ale nie rabinackie. Ja zwykle sięgam po teksty talmudyczne i rabinackie. I powiem szczerze, proszę Państwa, że ja takich w ogóle nawet, znaczy te teksty, zarówno ten historyczny, który jest fascynujący, jak również ja nigdy wcześniej nie widziałam w języku polskim tak dobrze napisanego tekstu religijnego, to, które mówi o przygotowaniach do Pesach. To jest przepiękny artykuł, naprawdę. Bardzo dobrze informacyjny. Niestety, no jeden minus jest taki, że trzeba sprawdzać, googlować po prostu terminologię, jeżeli ktoś nie wie, bo tutaj on używa bardzo dużo odniesień do tej religijnej terminologii. Ale mówię o tych przygotowaniach i dlaczego te przygotowania są ważne. O, tutaj mamy jeszcze, ktoś chciał właśnie więcej na temat tego stołu sederowego. Tak naprawdę powiem Państwu szczerze, że ja na przykład, jeśli chodzi o Haroset, tak, że to jest niby papa, która miała być używana lub nieużywana w czasie budowania. One są naprawdę symboliczne. Kładziemy, prawda, nogę z roła, symboliczna z roła, to jest to szło przed ramię, tak, wyciągnięte, więc symboliczna kość, która przypomina właśnie kwestię ofiary paschalnej. Chrzan jako gorzkie zioła, karpas, właśnie o tym mówiłam, jajko jako symbol życia, natka jest też, tak naprawdę ten seder paschalny, ten stół paschalny, on ma trochę zaskakiwać. To jest trochę symbol i tak dalej. To, co się najważniejszego dzieje, to jest Hagada. I nawet te cztery kielichy wina, one są oczywiście ważne i trzeba je wypić, ale może to są winogronowe, ale naprawdę najważniejsze, znaczy centralnym tym wszystkim jest opowieść o wyjściu z Egiptu i poczucie się, jakbyśmy to my byli. To chodzi o to, że w czasie roku my wspominamy o wyjściu z Egiptu, ale w Pesach my wychodzimy z Egiptu, my czujemy się, jakbyśmy byli z Egiptu. Dobrze, dałam chwilę na czasu na zadanie pytań i widzę, żeby się coś pojawiało. Myślę, że możemy zakończyć spokojnie to spotkanie. To była taka szansa. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że to jest dopiero początek i te spotkania, jakoś to nie jest pojedyncze wydarzenie, ale taki cykl, chociaż może niedługi, to będzie taką szansą na też dyskusję między Panią a uczestnikami tych spotkań, że to pytanie, może nie warto ich kumulować na końcu, tylko właśnie ten system zadawania pytań w czasie wykładu i możliwość uzyskania odpowiedzi jest korzystna, okay. Że będziemy z tego korzystali w przyszłości. Tak, no dobrze, to ja się bardzo cieszę, będą kolejne i myślę, że będziemy mieli trochę więcej czasu na kolejnych, na zadawanie pytań, ale też mam nadzieję, to jest prośba do osób, które w przyszłości będą to oglądały, że właśnie ci, którzy do nas dołączają, będę bardzo wdzięczna, żeby obejrzeć poprzednie odcinki, żeby mieć, bo będę nawiązywała w kolejnych spotkaniach, więc nawet warto można sobie przypomnieć następnym wykładem to, co, jeżeli coś było niejasne, do tego można do mnie napisać, zadać pytanie, żeby właśnie będą elementy z tego wykładu używane w kolejnych wykładach.
to jeszcze może przez sekundę się nie będziemy rozłączali, ja podam tylko zaraz link Państwu naszego kanału na YouTubie, zawsze po kilku dniach od danego wydarzenia nagranie się pojawia, więc jutro albo pojutrze też na naszej stronie będzie rozpiska tych wszystkich wydarzeń w cyklu z datami najbliższych, więc też mam nadzieję, że to będzie dla Państwa takie dobre przypomnienie i szansa na zaplanowanie. Też proszę powiadomić innych, jeżeli Państwo mają znajomych, przyjaciół, których może to zainteresować, to będziemy bardzo wdzięczni za przekazywanie informacji, zarówno o tych spotkaniach, jak i pozostałej działalności Żydowskiego Instytutu Historycznego, to będzie bardzo, bardzo dobrze. Może w ten sposób też dotrzemy do zainteresowanych osób, bo ja się boję, że tym razem mogły być osoby, które mogły być potencjalnie zainteresowane, ale w miarę byśmy to zrobili trochę tak pechipazon, tak? Mamy Pesach, również jest pechipazon w krótkim czasie i mam takie poczucie, że nie dociera. Dzisiaj widziałam jakieś moje znajomych, do której wysłałam zaproszenie, natychmiast kliknęła, że dołącza, więc rozumiem, że może być tak, że do kogoś tam jeszcze nie dotarłam. Też przepraszam, jeżeli ktoś się nie dowiedział na czas. Będziemy o tych kolejnych wydarzeniach komunikowali z wyprzedzeniem na różnych stronach Żichu, więc że wszyscy zainteresowani będą mogli się dowiedzieć. Czyli raz jeszcze dziękuję naszej drogiej prelegencji, dziękuję Państwu za komentarze, za miłe słowa i za pytania. Podsumowując, życzę Państwu miłego wieczoru i do zobaczenia w przestrzeni wirtualnej. Jeszcze tutaj dodam tylko, że pani dyrektor Monika Krawczyk składa Państwu serdeczne życzenia z święta Pesach. Ja również chciałam się do tych życzeń jak najbardziej dołączyć. Także Pesach same, wspaniałego wieczoru, miłego tygodnia, ale również dla tych, którzy dzisiaj w piątek wieczorem zaczynają szabat i potem w sobotę wieczorem święto Pesach. Wszystkim składamy Pesach kaszer w Sameach. Szczęśliwego i koszernego Pesach. Dziękuję bardzo, do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.